Tętno kratki wentylacyjnej. Bulwersująca sprawa. Czy można mieć kratki wentylacyjne, które wyglądają tak jak kratka wentylacyjna Julka Sypiki? Witam serdecznie. Jesteś z nami najwięksi eksperci do spraw kratek wentylacyjnych. Damian Smyk. Kłaniam się. I Juliusz Sypika, posiadasz najbardziej kontrowersyjnej, ale zarazem najsłynniejszej kratki wentylacyjnej w tej części Widzewu Wschód. Dzień dobry, Julku. Dzień dobry. Dostawałem listy, dostawałem nawet pogróżki. Dostawałem anonimy, ludzie wystawali pod domem, więc jest odcinek specjalny z kratką wentylacyjną, niekwestionowaną gwiazdą naszego programu, powiedzmy sobie to szczerze. Jesteśmy tylko dodatkiem do kratki wentylacyjnej, więc chcieliście, to macie. Możecie sprawdzić, jaki jest aktualnie poziom osmolenia, czy to się zmienia, czy to ewoluuje, czy to rośnie. To jest największy powrót od czasu, gdy Widzew Łódź wyprowadził mistrzowski cios na Łazienkowskie, powrót kratki wentylacyjnej do uniwersum Ekstraklasy. Ja jeszcze specjalnie zaprosiłem do studia eksperta do spraw BHP, który wypowie się w temacie twojej kratki. Tyle, to był wspaniały ekspert. Tyle chyba, jeśli chodzi o nasze studio. Natomiast witamy serdecznie nasz szanowny czat. Drogi czacie, co sądzisz o powrocie kratki wentylacyjnej, czyli najważniejszego uczestnika tuż po tobie programu. Natomiast witamy cię również, Damianie, w Uniwersum Ekstraklasy. Dzień dobry, jak się czujesz, jak się miewasz? Wiem, że masz Lego Technics ze zgredkiem, więc również jesteś przygotowany, jeśli chodzi o niezbędne do omawiania Ekstraklasy artefakty. Możecie pisać na czacie, kogo wam przypomina ten piłkarz. Ja mam jeden typ i wcale nie chodzi mi tutaj o łysego napastnika ŁKS-u, aczkolwiek spełnia on podobną funkcję póki co w moim mieszkaniu, gdyż jest jeszcze niezłożony. Natomiast jak, Leszku, tak fleksujesz się bogactwem, to chciałbym pokazać najcenniejszą obecnie rzecz w moim mieszkaniu, czyli rogalika Ryśka z gangu mocniaków. To jest Patrycja. Nie, Patrycja jest parówka. Parówka Patrycja, bo odbierałem ten album w Biedronce i byłem ciekaw, co zostanie, bo na ogół widać popyt i podaż, jeśli chodzi o te maskotki. To awokado było kilka, tych słoików z kremem było kilka, natomiast parówki Patrycji było z 30. Widziałem już listy oburzonych matek, które dały swojej pociesze imię Patrycja, że one są zbulwersowane tym, że no to imię zostało w taki sposób naznaczone. No, szczególnie, że skład parówek jest gorszym składem niż skład ŁKS-u. A dlaczego? Do pustej, do pustej. Więc rzeczywiście jest to dosyć osobliwy wybór. Jak najbardziej są już komentarze na temat kratki Julka. Kuktacz, kratka wróciła. Kuktacz zawsze z błyskotliwym komentarzem. Niesamowity uśmiech już wywołał we mnie ten oczywiście komentarz. I Przemo. Panowie, od wczoraj mam 26 lat i będę normalnie odprowadzał podatki. Możemy uczcić to minutą ciszy. Natomiast rzeczywiście, Julku, czy ty już masz tego mocniaka? Bo ja nie mam żadnych mocniaków. Widać zabory, widać, że w Wielkopolsce się powodzi, już mają mocniaki. Ja jestem dopiero na etapie trzech naklejek. Ja powiem więcej. Właśnie, tu widać rzeczywiście te pruskie wpływy. Bo u mnie cała rodzina zbiera. Cała rodzina zbiera i... Jest to ledwo połowę przekroczyliśmy i to mówię w 10 osób mniej więcej. U mnie biją się dwie frakcje w domu. Frakcja mojej córki, która chce wodę werkę, natomiast ja jestem absolutnie fanem jajka Julek. I nie wiem, czy nie dojdzie do jakichś rękoczynów w momencie, jeżeli zbierzemy ostatnią naklejkę. Na szczęście póki co jeszcze jestem trochę od córki silniejszy, aczkolwiek ona ma mocniejszy charakter, także to będzie bardzo mocny pojedynek, jeżeli uda nam się oczywiście uzbierać te 400 naklejek. Ja wiem, że polskie wysypiska będą wyjątkowo strasznym miejscem, gdy zasypią je dostawy parówek Patrycji z tym coraz bardziej litościwym uśmiechem. Będzie to wyglądać absolutnie upiornie. Natomiast czy upiornie wyglądała Legia Warszawa w meczu z Rakowem Częstochowa? Raczej nie, ale uporządkujmy fakty. Trzecia kolejna porażka Legii Warszawa. Pierwsza porażka u siebie od 24 spotkań. Legię chwalimy na lewo i prawo. Było za co,
Ale no cóż, to jest jakiś gorszy moment w tym sezonie, bo jakiś gorszy moment musi przyjść. Każdemu życzę, żeby gorszy moment wyglądał tak jak ten Legii, bo to są wciąż niezłe mecze. Ale no, fakty są faktami, liczby są liczbami, koledzy. No jeśli chodzi o punktowanie, to słabszy moment na pewno. Do tego półdniowa strata na rzecz FC Prison, Pankowa i Josue, co też w jakiś sposób mogło się odbić na zespole. Natomiast ja jestem daleki od rzucania hasłami kryzys, dołek Legii, bo rozumiałbym takie... Ty zwalniałbyś Runiejca, Damian. Ty zwalniałbyś. Czy już wczoraj... chyba wlec staczkę na Runiejca? Wczoraj widziałem takie sformułowanie, że takiej pasy Runiejc jeszcze w Legii tak. Nie miał. No... Ciężko mieć taką pasę po wcale nie tak długim marszu z Legią. Poza tym Legia generalnie mam wrażenie, że w swojej nowoczesnej historii rzadko przegrywała 3 mecze z rzędu, ale też wcale nie aż tak często miała tydzień, gdy gra z czołową drużyną Ekstraklasy, później gra na wyjeździe z Holendrami z AZ Alkmaar w lidze konferencji, a później gra z mistrzem Polski, który też w pucharach pyka. Więc ja mam takie podejście, że dopóki ta Legia wygląda tak, jak wygląda przez ostatnie miesiące, jeśli chodzi o grę, to jednak Runiejcia bym nie zwalniał. To znaczy, ja wiem, że tam pewnie zaraz wolny będzie Urban i będzie można tutaj trochę na zasadzie przychodzi dobry misio z miłą ręką do piłkarzy. Natomiast póki co zachowałbym spokój, jeśli chodzi o posadę pana Kosty, zwłaszcza, że ten temat Schalke chyba już jest nieaktualny, więc niech pracuje, niech mu się wiedzie. Julek, ty byś zwalniał. Ja wiem, Ryszard Wieczorek jest wolny, to jakby samo kusi, nie? Może gdyby Ryszard Wieczorek był zajęty, wciąż prowadził jakiś tuchowiankę Tuchowin, to nie, ale jako, że Rychu Wieczorek dał asumpt, by rozważać go poważnie w zeszłym sezonie w Arce Gdynia i jest do dyspozycji, no to jakby nie zwiększa szans Kosty Runiejca na zachowanie posady. Ja cały czas jednak liczę na powrót pana Lecha Ojrzyńskiego do Ekstraklasy i myślę, że trzeba piłkarzy Legii wziąć za mordę, a kto lepiej za mordę weźmie, nie jak pan Lech. A tak szczerze mówiąc, to ja nie wiem, bo ja może trochę żyję w takiej bańce, bo może jakoś podświadomie kibicuję tej Legii, żeby zdobyła mistrza w tym sezonie, łącząc puchary z ligą, ale jak skupimy się na faktach, no to tak, to jest tak, w trąbę od Rakowa, ja mówię o samej lidze, już nie liczmy tej całej reszty, w trąbę od Jagi, no z Pogonią Szczecin, no mecz z wielką historią, ale się udało. Z Górnikiem Zabrze. Powiedzieć o meczu z Pogonią na wyjeździe, gdzie grałeś w dziesiątkę, że się udało, to może być pewnym niedopowiedzeniem. No, nie dość, że grać z Pogonią na wyjeździe w 10, no to co było, udało się, czy to by były piłkarskie umiejętności? Udało się. Górnik Zabrze przepchnięty przez Igora Strzałka w ostatniej minucie, a Górnik Zabrze jest tak beznadziejnym klubem, że Śląsk Wrocław z nim remisuje. Także tak, zwalniałbym oczywiście pan Lech Ojrzyński do Legii Warszawa. To tak nie może być, że Legia na tym etapie ma jakąkolwiek stratę do lidera. Pan Lech przyjdzie i poukłada. No. Ja uważam, że wielu kibiców, czy wielu piłkarzy Legii jakby ruszyłoby to słynne sformułowanie Leszka Ojrzyńskiego, czyli panowie, krew na butach i za rodzinę. To jest zawsze takie budujące. Bardzo ładne, krew na butach i za rodzinę, coś pięknego. Nie wiem, do którego momentu Julek ironizowałeś się, do którego nie. Ja wiem, że takie, jeśli mówiłeś w którymś momencie poważnie, to wiadomo, że takie mecze jak przepychanie spotkań z Górnikiem, no to jest sól gry o czołowe pozycje w tabeli na koniec sezonu, że każdy przepycha gdzieś takie mecze i każdemu czasem się udaje wygrać w Szczecinie, grając w dziesiątkę i mając powiązane buty, więc myślę, że Legia wciąż jest w bardzo dobrym miejscu, ale mam dla was, lubię czasami wejść, bo Legia, Widzew, Lech Poznań, jeszcze kilka klubów są na tyle dużymi klubami, że na ich stronach internetowych po każdym meczu po prostu się pali. Są setki komentarzy i lubię sobie poszukać takiego jednego z ciekawszych komentarzy dotyczących meczów. Czy jesteście gotowi na argumentum ad lidlum? No, proszę bardzo. Użytkownik Seba na Legia.net niezadowolony z porażki Legii z Rakowem. I wymienia.
Wladan Kowacewicz, Bogdan Rakowitan, Adnan Kowacewicz, Rundić, Tudar, Papa Nikolao, Koczerchin, Plawsić, Jeboach, Nowak, Crnac, Bergren, Lederman, Zwoliński, Drachal, Cebula. To są ziomki, które grały w tym meczu. Ilu z nich byście jutro poznali, stając za nimi w kolejce do kasy w Lidlu? Jednego? Dwóch? Trzech? Więc nie gadajcie, że Raków ma lepszy skład niż Legia. Ja myślę, że to jest scouting XXI wieku. To znaczy, tak powinniśmy oceniać piłkarzy. Nie wiem, Bellingham, a jakby miał płaszcz na targowisku i czapkę jockeykę, to poznałbyś go. Poznałbyś go, człowieku, i to jest ten kandydat do złotej piłki, do miana najlepszego piłkarza. Ja Plasficia, no nie wiem, w tramwaju jakby stał tyłem, to mógłbym nie poznać. Ja bym go we własnym mieszkaniu nie poznał. Pomyliłbym go z wieszakiem na spodnie. Bardzo mi się podoba ta klasyfikacja. Myślę, że można ją stosować dużo częściej. Exposito, a jakby miał czapkę, uszankę, to poznałbyś człowieka, no nie poznałbyś człowieka. To jest potrzebne expected rozpoznanie w kolejce z Lidlu. Tu jako jakość nawet... drużyny. XRWQ. Tak w skrócie XRWL. Albo Lidl, czekaj, jak to się nazywa? Jak jest Instat Index, to powinien być Lidl Index. Tak. Prawda, dla mnie to jedyne drużyny, które miałyby wysoki expected rozpoznanie w kolejce w Lidlu, byłaby reprezentacja Jerzego Engela i Galacticos z czasów Realu Madryt, no bo to jedyny Galacticos. Ale okej, okay, kupuję ten argument. Czy jesteście przekonani tym argumentem, tak konkretnie? No ja powiem tak, że dodałbym do tego, że na przykład taki Drachal to ma swojego starego, który jest bardziej popularny niż on. No to już w ogóle skreśla go absolutnie z piłkarskiej mapy Polski. Tak, no myślę, że od momentu, kiedy piłkarze przestali być publikowani na zupkach, takich instant, na Grzybowa, Krzynówek, Grochówa, Hajto i tak dalej, no to powiedz mi też, jak rozpoznawać tych piłkarzy. Ja się zgadzam, ja się podpisuję pod tym komentarzem, czyli kolejny argument ze zwolnieniem Kosty Runajicia. No przepraszam bardzo, ale z nierozpoznawalnymi tak. piłkarzami Legia przegrywa na własnym stadionie. Jak najbardziej, myślę, że Brawo Sport powinien, nie wiem czy jeszcze się ukazuje, ale chyba właśnie powinien mieć taką rozkładówkę z Plawsiciem albo Rundiciem i wtedy to by poszło. A tak, Damianie, dlaczego w ogóle Raków ten mecz twoim zdaniem wygrał? Miał zabójczo skutecznego Augustyniaka, który robił wszystko pod bramką Rakowa, żeby nie zdobyć bramki na Legii. Co na ogół działa w drugą stronę, bo pod własną bramką zrobił wszystko, żeby gola strzelić. Ja czasami się, bo mamy obsesję wynikozy, to znaczy tu wpadnie, tam nie wpadnie i dorabiamy do tego teorię, co poniekąd jest ciekawe i taka analiza post factum zawsze jest cenna z punktu widzenia nas, bo jesteśmy mądrzy po fakcie. Natomiast mam wrażenie, że to był taki mecz typu, no akurat jednym w właściwym momencie wpadło, a drugim chwilę wcześniej nie wpadło i dlatego tak to się potoczyło, bo czy jesteście w stanie sobie wyobrazić, że Augustyniak 3 minuty przed samobójem nie trafia w słupek albo nie wybijają mu piłki z linii? No jesteście w stanie sobie wyobrazić i dzisiaj byśmy mówili, o czy Raków Szwargi jest znacznie gorszy na podwórku ligowym i na forum Wielki Raków PHB by Przemo.pl byłoby pisanie, no jak Szwarga może przegrać z takim, nie wiem, Elitimem, Gualem, czy byście rozpoznali go w Dino pod Częstochową? Na pewno byście go nie rozpoznali, więc... Ja skupiam się bardziej na tym, że wreszcie te hity są fajne, bo tak jak szukam sobie takiego ultra beznadziejnego hitu ekstraklasy, to muszę się cofnąć do lat, gdy narzekaliśmy na te beznadziejne hity ekstraklasy. Ostatnio mam takie wrażenie, że co jest jakiś mecz między tym top 4, tak szumnie nazywanym wielką czwórką, to są dobre mecze jakościowo, albo pada dużo bramek, albo jest dużo emocji, albo jest dużo akcji, przynajmniej ta pierwsza połowa naprawdę kozacka. Jest jakiś tam symptom do tego, że znów działa ten pressing Rakowa, bo się zastanawialiśmy po tych meczach w Europie, czy skończyła się era wielkiego pressingu Rakowa. No nie, po prostu grają w Europie z lepszymi piłkarzami niż w Ekstraklasie i tu też chyba to wyczerpuje temat.
Mnie się wydaje, że Raków przede wszystkim wygrał też tym, że jak Augustyniak zdobył tego wspaniałego gola, to bardzo mądrze się bronił. Bardzo to było ładne, bo to nie była rozpaczliwa obrona Częstochowy, tylko to było wysoko podejście na Legię. Było to nie jakiś frontalny atak, ale po prostu bycie na połowie Legii i trzymanie piłki. I moim zdaniem każda drużyna, która chce się w przyszłości w jakikolwiek sposób bronić przy jakimś jednobramkowym prowadzeniu, powinna dokładnie robić to jak Raków. No, co prawda są inne drużyny, gdzie no, nie ma takich piłkarzy, bo są piłkarze, którzy nawet jakby byli na plakacie i to podpisani, to by ich nikt nie poznał, ale generalnie rzecz biorąc ja skłaniam się nisko za tą bardzo rozsądną obronę Rakowa. A ja się chciałem tutaj też zgodzić z Damianem, że nasza praca jest wyjątkowo wygodna w tym kontekście, że Augustyniak trafia do bramki, w której z dwóch setek, które miał, Szwarga zdeklasowany taktycznie przez Kostę Runiajca. Ta bramka Augustyniaka to pokazała, a jak później Augustyniak świetnie wybił piłkę, to jest mistrz. Tymczasem Augustyniak strzela samoboja, marnuje setki, Kosta taktycznie zdeklasowany przez Szwargę. Więc ja uważam, że Kosta Runiajc został taktycznie zdeklasowany przez Szwargę, ponieważ Augustyniak trafił do tej bramki, a nie do drugiej. Nie no, generalnie też się zgadzam, że to był dobry mecz obu drużyn i rozumiem emocje kibiców Legii Warszawa, ale to, co zobaczyłem z AZ, to, co zobaczyłem z Rakowem, nie każe mi sądzić, że tam dzieje się cokolwiek niepokojącego. Po prostu piłka nożna i ogółem życie jest takie, że czasem się przegrywa. I dla mnie tyle w temacie. Jeśli chodzi o Legię, chciałem docenić też to, jak bardzo Mario Burch próbował wybić piłkę przy bramce Wszołka. Jak on walczył, żeby staranować tego Wszołka, mimo to Wszołek dał sobie radę. Także jeśli nawet już koledzy z drużyny próbują powstrzymać Pawła Wszołka, żeby... Moim zdaniem Mario Burch próbował powstrzymać Wszołka dlatego, że inni legioniści już głupio wypadają, że no kurde, ten Wszołek taki dobry, a ja kurde przy Wszołku wypadam słabo. Jak pracowałem kiedyś na Widlaku w magazynie, to z twojego pierwszego dnia przyjechał do mnie gościu zobaczyć, czy za dużo nie robię, bo oni by głupio wyglądali. I myślę, że to samo robią czasami chłopaki z Legii z Wszołkiem. No to jest trochę tak, jak bierzesz do grupy na przyrce czy tam na innym przedmiocie jakiegoś takiego prymusa i on robi całą prezentację, tam wszystko ogarnie, cały skrypt, po czym uznaje, że no, nie może być tak, że sam wszystko powie, więc daje po dwa slajdy na głowę reszcie grupy, więc fajnie jakby Paweł Wszołek też dał na przykład takie dwa slajdy, nie wiem, Jurgenowi Czelace albo Juriemu Ribeiro. Myślę, że byłoby miło tym chłopakom. Poza tym warto się dzielić w życiu. Ja to byłem bardziej zdziwiony tym, że co? Oni jeszcze jakiegoś Marco Burcha mają? Przecież kurde, Pankowa, Kapłaniego i jeszcze jakiś ich Burch? No przecież skąd oni na to pieniążki wzięli wszystko? Bo obrońców to już nie powiem jak mają dużo. Bardzo, bardzo dużo mają tych obrońców i skąd oni ich w ogóle wzięli. No ale tak, rzeczywiście, Wszołek jak to, ale Wszołek to też powiem wam szczerze, zagrał jak klasyczny prawy obrońca. On to wiesz, zamiast się z kolegami podzielić, mógł z tej główki podawać do kogoś, a on jak klasyczny prawy obrońca po prostu sam. No jest to słynne powiedzenie, że z prawymi obrońcami i ich golami i asystami jest jak z ketchupem. Nie wiem kto to powiedział, ale ja kojarzę takie słynne powiedzenie o ketchupie i prawych obrońcach. No i o zachowaniu prawych obrońców w polu karnym przeciwnika też dużo powiedzeń, że tam muszą być egoistami, więc ja akurat tutaj bym zrozumiał Pawła Wszołka. W sprawie keczupu to od razu wiadomo, że powiedzenie o keczupie i bramkach powstało specjalnie dla napastników Rakowa Częstochowa. Ono wcześniej funkcjonowało w sposób czysto anegdotyczny, jako nawiązanie do sytuacji z napastnikami Rakowa staje się najbardziej merytoryczną wypowiedzią. Przeczytałem opinię, Julku, że Crnac jest pożyteczny w pressingu. Co ty o tym sądzisz? Jesteś wielkim fanem napastników pożytecznych w pressingu, świetnie pracujących tyłem do bramki, potrafiących fizycznie rozbić te szyki rywala. Co sądzisz? Jak pożyteczny? Jesteś ekspertem do spraw pressingu w wykonaniu napastników. Jak pożyteczny jest Crnac w pressingu? Znaczy wiesz, my tu ale to sprawa jest poważna, bo z tego co widziałem, no to tak, jak były te grafiki, no to było wpisane
wpisane antetrenac, że gra na boisku, no nie wychodzi. W protokołach chłop wpisany, ty a chłopa nie ma. Ty, bo może on zaginął, może coś się wydarzyło, bo to wiesz, poważna sprawa, on to jest młody Chorwat, on się może w Polsce nie odnaleźć, no bo języka może nie znać. Gdzieś może chodzi teraz po Zamku Królewskim, pyta się kuda do Częstochowy, zagubiony, jakby tam ktoś z Warszawy był, to żeby sobie zdjęcie wydrukował i chłopa trzeba znaleźć. Myślę, że antetrenac dużo popracował na treningach z Fabianem Piaseckim. Fabian mu pokazał, słuchaj, tyłem do bramki grasz, pracujesz dla drużyny, presujesz. Tylko nie daj, Panie Boże, jak pole karne czy coś takiego, żebyś się tam nie pojawiał, o bramkach to w ogóle nie strzelaj. Jak będziesz niewidoczny całe spotkanie, to takiego napastnika właśnie Raków szukał. Zobacz, ja tu jestem już ile lat, czy ja jakieś bramki strzelam? Zobacz, w ilu meczach zagrałem. Bramkę mam? Nie mam. Asystę mam? Nic nie mam. Także jak chcesz tutaj zostać na dłużej, to tak masz zagrać. No i widać, że lekcje od Fabiana no nie poszły w las. Z tego, co nawet czytam jakieś statystyki, to 23 razy chłop dotknął piłkę. Chyba w polu karnym to ze zero. Także kawał na padziora. No to kolejne zwolnienie Kosty Runajicza, bo po raz kolejny Raków Częstochowa wychodzi dziesiątką i to z założenia dziesiątką piłkarzy na zespół przeciwnika, a oni w trąbę dostają, grając 11 na 10 i to od pierwszej minuty. Ja myślę, że na Crnaca patrzylibyśmy dużo spokojniej, gdyby nie ta cała historia wysokich, silnych napastników Rakowa Częstochowa, którzy nie strzelają bramek. Ostatni gol napastnika Rakowa, czyli coś solidnej drużyny, sierpień. Sierpień, Zwoliński. Ile jeszcze okienek, ile jeszcze sezonów będzie ta sama historia? No myślę, że dlatego na Crnaca są duże oczekiwania, bo wszyscy spodziewali się, od pół roku są dyskusje, że Raków już naprawdę z Turcji wyciąga takiego gościa, który już przed pierwszym meczem strzeli hat-tricka. Nawet w grach wewnętrznych Pogoni Szczecin został sprawdzony. A cały czas jest ta sama opowieść. Damian, czy ty uważasz, że to jest temat, czy jak na to patrzysz? Ja ostatnio widzę ciągle, nie wiem, czy to jest prawda, ale taka ciekawostka, że jest obecnie dwóch żyjących ludzi, którzy znają przepis na Coca-Colę i istnieje wewnątrz firmy taki przepis, że oni nie mogą znaleźć się jednocześnie w tym samym samolocie. I mam wrażenie, że w Rakowie jest tak samo, czyli że Wojciech Cygan i Michał Świerczewski nie mogą znaleźć się jednocześnie w tym samym samolocie w razie W, bo obaj mają cenny przepis na to, żeby w żadnym okienku transferowym nie ściągnąć piłkarza wykraczającego poza charakterystykę, jest napastnikiem, jest silny, nie strzela goli i nie jest tak dobry jak reszta zespołu, bo trzeba przyznać, że jest to dość starannie chowana tajemnica, że przychodzi kolejny trener i nadal mamy ten sam problem z Rakowem Częstochowa pod tytułem gdzie macie napastnika, drogi Rakowie, bo tam generalnie kadra jest dobra, nie wszyscy piłkarze są w formie. Mam tak, oglądałem ten mecz i starałem się zastanowić, która dziesiątka Rakowa jest w formie, ale że tak, że jesteście Dawidem Szwargą, układacie skład, wchodzicie do szatni, rozpisujecie sobie tablicę i mówicie, dobra, to zacznijmy może od przodu, tam napastnik losowy, byle jaki, bo i tak nie strzeli i kto na dziesiątkę. Ja na przykład teraz, no nie wiem, Cebula miał swój moment, Nowak tam w dwóch, trzech meczach dorzucił konkret, Kittel zajmuje się donosicielstwem do niemieckich mediów i... Ale jak skutecznie, jaki on jest skuteczny w donosicielstwie, no to jest bardzo ważny, rzadka umiejętność w Polsce. Tak, czekamy jeszcze, aż zablokuje fundusze europejskie do Częstochowy, bo myślę, że to jest jeszcze przed nim. I kto tam jeszcze jest? Jeboach, no tam pobiega, zrobi asystę, taki lepszy Tejan. No Drachal sobie wchodzi, tylko on też czasami gra na wahadle, więc no nie wiem, która dziesiątka, jaka jest dzisiaj hierarchia dziesiątek. John z całkiem przytomną asystą moim zdaniem. Ja wiem, że fantastycznie strzał Koczerchina, ale tam fajnie wyczekał John i podobała mi się też ta akcja, w której John Jeboach kiwnął 11 zawodników Legii Warszawa i wszystko skończyłoby się dobrze, gdyby nie uznał, że jeszcze powinien dalej kiwać. Nie no, John umie w dryblingi. Czasami umie aż za bardzo, ale umie w dryblingi i myślę, że na Ekstraklasę to powoli znajduje gdzieś ten grunt pan John. Zwłaszcza, że był tutaj wcześniej, więc to byłaby dość przydatna umiejętność, żeby zaklimatyzować się w Ekstraklasie po ponad rocznym pobycie tutaj. Mhm. Julek, mam dla ciebie ciekawostkę wszystkich ciekawostek. Muszę przyznać, sprawdzałem ją trzykrotnie, ale absolutnie muszę widzieć twoją twarz. Drogi czacie, jeśli robisz coś innego, spójrz na twarz Julka, jak będę czytał tę liczbową ciekawostkę dotyczącą
Legii Warszawa. Uwaga, Legia Warszawa rozegrała 74 mecze z rzędu, w których co najmniej minutę zagrał Maciej Rosołek. No i potem są... Ja to sprawdzałem. Zagrał 74 mecze kolejne Rosołek. W Legii Warszawa. Rezerwowy, taki co niektórzy by go nie widzieli w Legii, a niektórzy by go jeszcze bardziej nie widzieli. Co zagra jakąś ciekawą akcję raz na kilka... I on ma 74 kolejne mecze. Co ty o tym sądzisz, Julek? To zadajmy sobie pytanie. Quo vadis Legio, bo... Chyba nie do Ligi Mistrzów. No tak to my Polski nie zbudujemy, a już na pewno wielkiej Legii Warszawa. Znaczy ja widziałem, że wchodzi Rosołek, czyli już Legia. Już nic nie chce w tym meczu ugrać, już się podaje. Dlaczego Igora Strzałka nie wpuścili? Dlaczego? Dziś jest mecz Legii. Gdzie pan tu widział Strzałka? Gdzie tu jest Igor Strzałek? Dlaczego? Tak jest, to jest moje największe pytanie, bo na przykład Igor Strzałek w meczu z Górnikiem Zabrze udowodnił, że potrafi strzelić bardzo ważną bramkę w ostatnich minutach meczu. Rosołek nie udowodnił tego nigdy, ostatnią bramkę nie wiem, kiedy on strzelił, ale tak myślę, strzelam, że z pół roku temu to tak jak chyba przy dobrych wiatrach. To jest coś na wiosnę strzelił, z tego co pamiętam, ale to była jakaś regularność. Jedna bramka na 10 spotkań. Także no, nie. Moim zdaniem Rosołek ma jakieś papiery na Kosteru, na Icza, albo na Mioduskiego, albo na Zielińskiego. No, na kogoś ma jakieś kwity, na 100%. Damian, ty sprawdzasz te zaawansowane statystyki. Czy z nich wynika, że Maciej Rosołek to jednak tak naprawdę jest gość, który zdystansuje Bellingama w przeciągu 3 miesięcy? Bo naprawdę zaczynam się mocno zastanawiać. Znaczy, ja jestem zdania, że każdej drużynie jest potrzebny taki Rosołek, że nie grasz samymi Hosue, nie grasz samymi zawodnikami o takim wysokim poziomie i potrzebny ci jest taki funkcyjny, ale w zasadzie mam wrażenie, że też Robert Pich mógłby pełnić tę rolę co Rosołek i nie byłoby jakiejś wyraźnej różnicy, a już regularność, z jaką Rosołek gra, jak przeczytałem te 74 mecze, to mówię, to jest dziwne. Każda drużyna musi mieć słynnego chłopaka stąd i Maciej Rosołek jest słynnym chłopakiem stąd, natomiast bo to jest zawsze ta koncepcja Zidanes i Pavones, tak? I ostatnio widziałem, że słynny reporter Łukasz Ciona podniósł po którymś meczu Legii, że Legia teraz robi taką piękną drużynę, gdyż ma tych Zidanes i Pavones. I w kontekście tych Pavonów padło oczywiście tam nazwisko Rosołek i tak dalej, ale padło też nazwisko Adama Ryczkowskiego. Czy wy pamiętacie takiego piłkarza jak Adam Ryczkowski, który... On w pewnym momencie chyba poszedł gdzieś do Górnika Zabrze na wypożyczenie, tam nic nie grał, on miał chyba być takim outsourcingowym Milikiem w tym Górniku, ale bardzo mi się podobało odkurzenie Adama Ryczkowskiego w 2K23. Zdecydowanie, ja powiem wam, ostatni mecz, w którym Rosołek usiadł na ławce, to jest mecz w Niecieczy, wyjazdowy, oczywiście zremisowany przez Legię, skład Legii, Miszta, Nawrocki, Wieteska, Roze, Mladenowicz, Sokołowski, Slisz, Johansson, Skibicki, Josue, Peckhardt, na ławeczce jeszcze na przykład Rafa Lopez czy Castrati, także trochę czasu minęło od czasu, gdy Rosołek nie zagrał meczu. Czy macie jakieś luźne wnioski dotyczące tego spotkania jeszcze? Bardzo fajne starcie Kramer-Szwarga, takie pełne napięcia, bo nie lubię, gdy w tych starciach typu o, dam ci w ryj, albo nie, zaraz w ryja dostaniesz, w mordę ci dam, teraz kopa, to tam nie było tego, tylko było takie zmierzenie się wzrokiem na zasadzie ja tobie nie mogę dać w ryja, ty mi nie możesz dać w ryja, to po prostu będziemy stać i się na ciebie patrzeć, po czym po minucie najpierw jeden drugiemu podał rękę, a po 10 sekundach jeszcze raz, ale w drugą stronę, że ten drugi musiał wyciągnąć, że był remis w wyciągnięciu ręki, więc takie intensywne spojrzenie pełne własnych ograniczeń przepisowych sprawiło, że byłem ukontentowany drugą połową. Tam właśnie goli nie musiało być, wystarczyło mi to. No chyba to było w ogóle wydarzenie drugiej połowy, bo ta pierwsza to tak narobiła nam smaka chyba na tą drugą połowę. Na tej drugiej połowie no to był tylko w sumie właśnie Augustyniak Show, gdzie zrobił absolutnie wszystko pod jedną i pod drugą bramką, no i to podanie ręki, i właściwie można by ten mecz zakończyć.
Tak, nasze komentarze z czatu. Witek Produkcje. Teraz w Lidlu powinny być rakowiaki, pluszowi piłkarze Rakowa. To by pomogło w rozpoznawalności. Ja w ogóle jestem za tym, żeby któraś z sieci poszła w ligowiaków i na przykład byłby, nie wiem, no nie wiem, czy to wtedy pójść, czy po prostu pójść w pluszowego na przykład właśnie Macieja Rosołka i tych podobnych, czy jakieś takie jest kombinacje. Przy Rosołku to jest bardzo proste, bo zawsze jest tam Parówka, Patrycja, Rogali, Grysia, a tu był Rosołek Maciej. Rosołek Maciej, zdecydowanie tak. Albo... Żuk Paweł. Dziczek, Dziczek. Tak, jak najbardziej, któraś, macie za darmo ten pomysł, drogie sieci sklepowe, śmiało wykorzystujcie. Damian Jasiński, również na temat rozpoznawalności piłkarzy Rakowa. Przecież piłkarze Rakowa to jedyna grupa społeczna w Polsce, która jeszcze ma stylówkę na D'Artagnana z Trzech Muszkieterów. Poznałbym ich po tym prędzej niż piłkarze innych klubów, kiedy zasłonią tatuaże. To prawda, liczba oglądanych albo Trzech Muszkieterów, albo Człowieka w żelaznej masce, myślę, że jest naprawdę expected. Oglądanie Człowieka w żelaznej masce w Rakowie, w szatni Rakowej jest bardzo wysokie. Ewentualnie duża inspiracja Maciejem Murawskim w szczosie formy w tak. Kanał Plus. Szymon przelał nam 6 euro, dziękujemy Szymon, natomiast na pewno są lepsze cele niż my z rana, ale dziękujemy. Damian, nie przesadzaj, że dawno nie było hitu paździerza, przypomnij sobie Lech Legia z jesieni 2022, no jasne, jakiś to... Było. Chyba najlepszy mecz Tobiasza w Ekstraklasie, mam wrażenie, on tam cuda wyprawiał straszne. Mhm. I również pisze nam Sitnicki, komentarz myślę, że nawiązujący do myśli Julka, cnasto zawodnik, który potrafi się zastawić, pokiwać, przyjąć, pobawić. Moim zdaniem jeszcze tu trzeba, drogi Sitnicki, podkreślić ten pressing. Nie no, myślę, że trzeba dać młodemu chłopakowi czas, natomiast dziwi mnie, że Raków nie ma żadnego napastnika na miarę swoich oczekiwań, na miarę tego, co chce grać w Europie, a sporo pieniędzy po prostu wydał. Krakowia, Jagiellonia i znowu liczby prawdę ci powiedzą. Kamil Glik, odkąd dołączył do Krakowi, to Krakowia straciła 12 bramek, a chyba we wcześniejszych 6 meczach przed przyjściem Kamila Glika straciła jakieś 6 bramek. Ja patrzę na tą statystykę. Od przyjścia Kamila Glika i gry w pierwszym składzie Krakowia traci średnio 3 bramki na mecz. Przed przyjściem Kamila Glika było to 0,86 bramki na mecz. Matematykę zostawiam wam. Damian, czy ty byłeś zwolennikiem przyjścia Kamila Glika do czołowych drużyn ekstraklasy, nie wiem, Lech Poznań, Kamil Glik, czy jednak miałeś wątpliwości na temat tego, co Glik może do ekstraklasy wnieść? Jakie jest twoje zdanie w ogólnopolskiej dyskusji, o której dyskutowano nawet w kolejkach w Lidlu, na temat Kamila Glika. Glik tak czy nie? Znowu jest bardzo mi wygodnie mówić już po fakcie, chociaż fakt trwa w tej sytuacji. Natomiast ja na początku uważałem, że w sumie spoko, jakby widzieliśmy go nie tak dawno na mundialu i wyglądał dobrze, więc w sumie dlaczego w tej dość słabej lidze ma sobie nie poradzić. Natomiast później mówię, mam takie narzędzia, które pozwalają mi obejrzeć na przykład ostatni mecz Kamila Glika na ziemi włoskiej. Obejrzałem sobie ten mecz i no, drzewa umierają stojąc, w dużym skrócie. Kamil Glik nie wyglądał na najbardziej dynamicznego Polaka na boisku, a był jedynym Polakiem na boisku i była to pewna przeszkoda. I z tego, co słyszałem, to były kluby, które wycofywały się, te kluby ekstraklasowe z tych... jakby z podejścia pod Kamila Glika, bo uważały, że to będzie fajny stoper, ale na przykład za pół roku, jak już dojdzie tak fizycznie do siebie. No i trudno mi oceniać teraz Kamila Glika po tym słabym wejściu, bo wydaje mi się, że on trochę, no nie wiem, czy wbrew sobie, w końcu podpisał te papiery, ale on nie jest gotowy na to, żeby grać teraz na poziomie ekstraklasowym, nie jest fizycznie gotowy. A druga sprawa jest taka, że nie każda koincydencja jest korelacją, to znaczy to, że Krakowia teraz traci dużo goli, nie znaczy, że Glik jest tak kasztaniasty, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że rozbicie siły przyjaźni w obronie Krakowi źle wyszło ekipie Zielińskiego. I że Krakowia ma 8 środkowych obrońców w składzie, w tym sprowadzonego równolegle z Glikiem Andreasa
Skowgarda, to jakby nie działa na korzyść Kamila Glika, byśmy mogli powiedzieć, no dobra, no ale tam jest mała konkurencja w tej defensywie, więc dajmy Glikowi też spokojnie okrzepnąć, a dupa, bo Cracovia miała najlepszą defensywę w lidze i jeszcze sprowadzała dodatkowych stoperów z każdym tygodniem. Kuriozalna jest ta sytuacja z defensywą Cracovii. No tak. Jeszcze ten biedny Medejski, który bronił kozacko i przyszedł Glik i nagle nie łapie piłki. No. Tak, wystraszył się. I to jest też, wiecie, zaraz będziemy rozmawiać o kadrze, bo w czwartek już mecz reprezentacji i będzie, jak usłyszę jakikolwiek głos, że ta kadra powinna mieć jednego bardziej doświadczonego piłkarza, na przykład Glika albo Krychowiaka i wtedy to oni by się poczuli tacy mocni, jakby był, jak jest te wszczepy w cyberpunku, że wtedy by dostali 12% do pewności siebie, no to będę odsyłał do meczu w Cracovii, bo one są teraz fajnym dowodem na to, że nie każdy doświadczony stoper z serii B czy C od razu zwiększa pewność siebie drużyny. Tak, Madejski zdecydowanie jakby po prostu się boi. Po prostu się boi Kamila Glika, nie wie jak zagadać, może cały czas gdzieś tam podpytuje o Mbappe, nie wiem, ale Madejski miał całkiem fajne wejście w sezon, odkąd pojawił się Kamil Glik i najprawdopodobniej krzywo się spojrzał na Madejskiego. Madejski utracił całą pewność siebie. Julku, twoje zdanie na temat sytuacji w obronie Cracovii, która jest to... Ja nie wiem, jak to opisać w ogóle. To jest David Lynch. Tak, to jest... Obrona aktualnie Cracovii to jest jakaś forma sztuki współczesnej na pewno. Jest to performance, bo bardzo ciekawy, bo jakby bardzo rozłożony w czasie. Mamy podpisanie, mamy takie nawet odwołania, słuchaj, do hymnu, bo jest tak, zobacz, że to się zaczyna tak, z ziemi włoskiej do Polski. Tak zaczyna się ten performance. Masz coś najlepszego w całej ekstraklasie. Dodam jeszcze, masz coś, na czym opierasz w ogóle cały swój klub i jestestwo. No bo czym była Cracovia? No dobra obrona, a z przodu no to raz się coś strzeli, raz się coś nie strzeli, coś się przepchnie, będzie średnio, spoko, loko. Aktualnie jedyna siła Cracovii, jaką mieli, no została po prostu rozbita w pył przez przyjście do człowieka, który się po prostu nie przyjaźni, tak jak powinien z innymi. No nie mówmy, No, o czym sobie Madejski z Glikiem porozmawia? No Glik będzie mówił, jak ja grałem z Mbappe, to ja mówiłem tak, młody, waliłem go w tył głowy i kazałem mu po piłki chodzić. No o czym Madejski opowie? No co, że był w Biedronce wczoraj i nie poznał żadnego zawodnika Rakowa Częstochowa w tej kolejce, a z trzech stało i z czego jeden to był Jeboa? No nie ma o czym tutaj pogadać, no nie ma jak zagadać, więc... Ja ci powiem tak, boli mnie tylko jeden fakt, bo ten sezon byłby dużo ciekawszy, gdyby nie trójka Beniaminków, bo Cracovia z rozbitą obroną, na której opierała całą grę klubu, plus z ławką rezerwowych, na której jest po prostu Patryk Załucha, i to nawet nie jest ten Załucha, co śpiewa, no to byłaby pewnie ciekawa drużyna do walki o spadek z zeszłego sezonu, no, ale wiemy, że w tym sezonie raczej nic takiego się nie wydarzy, więc szkoda. Ale to jest szkoda. W ogóle, tak? Po prostu tak po ludzku, te drużyny, które już w Ekstraklasie są, trochę ten sezon mają, mówię o tym, które są trochę dłużej niż tylko awans z pierwszej ligi w latem, no mają trochę ten sezon za darmo, także tak na dzień dzisiejszy to tak wygląda, że okej, i tak się jakoś utrzymamy, no bo na dole wiadomo, co za trójca wspaniała jest i nie będzie emocji, ale ta Cracovia, jakby ta Cracovia była w zeszłym sezonie, to kurczę, ale by tam z tą Wisełką Płock się przepychała. Ja powiem tak, jako że sytuacja z obroną Cracovii w szerokim kontekście jest czymś z miasteczka Twin Peaks moim zdaniem, że Cracovia Twin Peaks spokojnie mogłaby się nazywać, to jakiś cytat z Twin Peaks nawiązujący do obrony Cracovii, polecam, drogi czacie, czy macie jakieś pomysły, ja pamiętam, sowy nie są tym, czym się wydają, to obrońcy Cracovii nie są tym, czym się wydają, spokojnie może robić karierę, ale generalnie mam teorię spiskową. Kamil Glik został sprowadzony do Cracovii po to, by był kozem ofiarnym, by cała krytyka Cracovii skupiała się na Kamilu Gliku, bo to, co wywołałeś, Julku, sprawdźmy ławkę rezerwowych Cracovii. Czy ktoś miał słabszą ławkę rezerwowych w tej kolejce niż Cracovia? Bramkarz, wiadomo, Adam Wilk, rezerwowy bramkarz, okej, nie czepiajmy się.
Później masz Hoskonena i Skowsgarda na obronie i okej, okay, spoko, wiadomo, że Krakowia ma samych środkowych obrońców. Ale idziemy dalej na takie mało istotne formacje jak pomoc i atak. Knap, Kolec, Lusiusz, Bochnak, Zaucha, Śmiglewski. Z całym szacunkiem dla talentów niektórych z tych piłkarzy, no to jednak wygląda to ubogo, chyba nawet przy ławce rezerwowej Warty Poznań. No, Kolec straszy tylko nazwiskiem. Tak. A poza tym, no to średnio to wygląda. No, fajnie by było wziąć na przykład w tym momencie jakiegoś zdolnego chłopaka z rezerw, natomiast Krakowia rozwiązała rezerwy i nie może już żadnego młodego, zdolnego chłopaka z rezerw wziąć. Tego słynnego chłopaka stąd, jakim jest Maciej Grosołek dla Legii. Ja mam wrażenie, a propos tego, co Julek mówił, że z tą Krakowią i czy też z Górnikiem, czy z Wartą, czy z Koroną, to są kluby podobnego ryzyka, jeśli chodzi o spadek, jest trochę tak, jak jest jakaś postać tytułowa dla serialu i binge'ujesz ten serial po paru latach, nie, jakby siadając do niego pierwszy raz i jesteś na trzecim sezonie i porywają tego głównego bohatera, tam w beczce ze smołą wrzucają go na środku Pacyfiku i obwiązują to wszystko kamieniami, a ty wiesz, że jest też trzeci, czwarty i piąty sezon, więc jesteś przekonany, że on i tak się uratuje i tam wyjdzie z tej beczki ze smołą, więc faktycznie trochę nudny jest ten sezon i tak jak na przykład myślimy o Krakowi, dlaczego by miała spaść? No, powodów widzimy dużo, na przykład to, że tracą dużo goli, jednocześnie strzelając mniej. Natomiast zawsze mamy trzy powody, dla których Krakowia się utrzyma, czyli puszcza, ŁKS, ruch, plus jakiś młody, ciekawy zawodnik z ofensywy. W przypadku Krakowi to jest Rakoczy, w przypadku Warty to jest Szmyt, w przypadku kogo tam Korony to jest... No dobra, oni nie mają młodego, zdolnego z przodu, ale mają na przykład Szykawka to jest maszyna. Tak, Szykawka może nie być młody, ale zawsze jest maszyną, więc trochę znudził mi się ten sezon w walce o spadek już na początku sezonu. Mam nadzieję, że któreś kluby dokonają jeszcze jakichś rozpaczliwych ruchów w kierunku pierwszej ligi, bo nie chciałbym oglądać takiego wyścigu o nic, bo to było dość nudne dla Ekstraklasy, ale liczę, że tutaj jeszcze coś może się wydarzyć. Na przykład sprzedaż Rakoczego do Montpellier za dwa albumy z naklejkami za mocniaki. To duża, duża rzeczywiście kwota. Jeśli chodzi o Krakowie, to chciałem jeszcze dodać, że 7 ostatnich spotkań Krakowi, 1 wygrana z ŁKS-em, czyli właściwie się nie liczy. No, dokładnie tak jest. Także jak przejdziemy pewnie za chwilę do Radomiaka, że niby się odbudował, no to niestety nie możemy tego meczu zaliczyć w żaden. Nie wiem, czy powinno się przyznawać 3 punkty za wygrane z ŁKS-em. To jest coś takie pochopne. Tak. Tak jest. No ale też pamiętajcie, że kurczę, no musimy, jedyna linia obrony dla Krakowi, mówię nie całościowo za ten sezon, ale za ten mecz, no to no przegrała z najlepszym klubem w Ekstraklasie aktualnie. Właśnie, przechodźmy do Jagiellonii powoli. Z Jagiellonką trenera Siemieńca, która... Tasiemca, przepraszam, trener Tasiemiec. Tak jest, która, umówmy się, jak przed chwilą była rozmowa o Wielkiej Legii, no to sorry, ale ta ekipa to sobie bierze Legię, ściąga jej majtki, daje klapsa 2 razy i odprowadza do domu. Także tutaj, że Krakowia 2 bramki strzeliła, to jest wielki sukces, moim zdaniem, do pucharów, obok pucharu za ćwierćfinał Pucharu Ligi Pogoni Szczecin, Krakowia może sobie stawić puchar za 2 bramki strzelone Jagiellonii. Jeszcze, no tu chyba musimy zbudować tą narrację, że wokół dyrektora Masłowskiego, bo kolejny transfer Masłowskiego po prostu odpala z wielkim hukiem 2 bramki Hansena i asysta. No, klasyczek. Jakby wszyscy widzowie o Hansenie dyskutowano dużo, bo to był jeden z zawodników, którzy mieli najwyższy kontrakt w Łodzi. On został sprowadzony jeszcze w sezonie pierwszoligowym, żeby być zawodnikiem na Ekstraklasę. Gość chyba wtedy sprowadzony z Ekstraklasy, nie pamiętam, którejś skandynawskiej. I jakby nie było mu po drodze z Niedźwiedziem i to też były pretensje do Niedźwiedzia, nawet wyrażone w serialu o Widzewie, że dlaczego ty nie grasz Hansenem, skoro on zarabia dużo, dużo pieniędzy. No Niedźwiedziowi nie pasował. Jak widać, Masłowskiemu pasuje.
Pasuje też trenerowi Tasiemcowi. Ja w ogóle nie będę zdziwiony, jak Hansen będzie regularnie robił liczby w Jagiellonii. No, długo roboty szukać nie musiał, więc widać, że coś w nim było przed tym Widzewem, co doceniane jest na rynku. A co ciekawe, został drugim najskuteczniejszym Norwegiem w historii Ekstraklasy. Oczywiście konkurencji nie ma dużej, gdyż pierwszy jest Christopher Welde, natomiast drugi przed tą kolejką był Tomasz Rogne, czyli stoper Lecha Poznań, który wystarczyło, że nieopatrznie kierownik drużyny otworzył lodówkę z napojami przy nim i Norweg już był chory, więc Hansen ma niewielką rywalizację, ale daje radę. Natomiast podoba mi się to, jak Jagiellonia w tym sezonie przestała być klubem Jesusa i Maza i jego bliskiego kolegi, kimkolwiek ten bliski kolega wówczas był. W zeszłym sezonie był to Mark Gual, teraz nie ma Guala, i Maz akurat teraz wypadł, ale początek sezonu generalnie taki miał przeciętny. A tu wchodzi Bartłomiej Wdowik z Nogolewczanem pierdolnięcia, wchodzi sobie Dominik Marczuk bodaj ze Stali Rzeszów i se asystuje, strzela gole i wykręcz, zaraz będzie miał double-double. Pululu też właśnie niewidoczny w tym meczu, a i tak strzelają 4 gole. Więc w środku pola takie bogactwo, że tam słynny Jarosław Kubicki może być tylko rezerwowym. No daj Boże, generalnie mam wrażenie, że doceniamy pracę trenera Siemieńca Tasiemca. Natomiast mało trochę mówi się o tym, że Łukasz Masłowski tak przeprowadził kolejne udane okno transferowe. Wiadomo, że nie wiem, no przy Naranjo jeszcze trzeba poczekać na taką weryfikację, ale myślę, że Dieges czy Pululu to nie były takie najbardziej oczywiste typy, a jednak znów trafione. No Marczuk, świetne wejście, to jeszcze jest młodzieżowiec, więc tutaj jeśli mógłbym dać okejkę, to daję ją właśnie. A pamiętajmy, że też czasami bywały takie momenty, kiedy na trenera, na dyrektora Masłowskiego sypały się gromy, bo w Jagiellonii sypało się wszystko, więc jemu też się zdarzało być zaatakowanym i na to po prostu nie zasługuje. Pamiętajmy, że Masłowski już jak przychodził w momencie, od pierwszego momentu, gdy przyszedł do Jagiellonii, był w trudnej sytuacji, w takim sensie, że Jagiellonia wtedy walczyła o utrzymanie i on z kapelusza wyciągnął wtedy Guala i chyba jeszcze jednego zawodnika z Ligi Ukraińskiej, oni byli absolutnie... Tak, czarnoskórego, skrzydłowego. Tak, tak, i oni już wtedy uratowali Jagiellonię, także nie tylko to okienko jest takim bardzo ważnym punktem docenienia Łukasza Masłowskiego, ale wszystko, co działo się już troszeczkę wcześniej, miał swoje zasługi, więc rzeczywiście Łukasz Masłowski jest postacią, która wróciła w dużym stylu. W dużym stylu, myślę, że taka pozycja z czasów Wisły Płock, kiedy Łukasz Masłowski rzeczywiście też brylował i z Wisły Płock kadrowo uczynił bardzo ciekawy zespół i to jest jeden z większych wygranych początku sezonu, myślę, że bez kontrowersji. No Masłowskiemu jeszcze brakuje w Jagiellonii do czasów Wisły Płock wytransferować Wdowika za 3 miliony euro. Wiesz, Real wciąż szuka kogoś za Roberto Carlosa, nie mogą odnaleźć gościa z takim pierdyknięciem, jak to ujął Damian, lewonożnian pierdolnięcia, tak? Pierdolnięcianu. No to właśnie kogoś takiego, niesamowity. Ja Wdowika miałem za taki przykład ligowego dżemu, że gra ten Wdowik, ale wstawiasz kogokolwiek i nie ma specjalnie różnicy, bo Wdowik po prostu jest. Jak Wdowik grał na skrzydle, to ja wiedziałem, że Jagiellonia będzie grała drugim skrzydłem, bo tyle dawał Wdowik, był, naprawdę miał w FM-ie 20, jeśli chodzi o przeciągnięte dośrodkowania. A teraz Wdowik ma 3 razy więcej bramek bezpośrednio z rzutu wolnego niż cała reszta ligi. No niebywałe, co robi ten człowiek. Ja miałem wrażenie, że... No, mówił, Lech. Podobało mi się, że był wywiad z Wdowikiem w przerwie i padło pytanie, no oczywiście standardowe w Ekstraklasie, jak ktoś strzeli ładną bramkę, no ale ty to chciałeś dośrodkować, co? Powiedz, Bartek, bo no, ja mówię, kurde, żenujące to było pytanie, ale przynajmniej odpowiedział nie, akurat chciałem strzelić po długim i mi się udało, no więc, znaczy udało, no tak celowałem i tak zrobiłem, bo tak umiem, więc to chciałbym, żeby na przykład niektórzy reporterzy dorośli do tego, że no już są w Ekstraklasie ludzie, którzy celują, nie zamykają oczu i nie walą, a jakoś to będzie, więc dobrze, fajnie, że... Wrócimy do tego dorastania przy rozmawianiu o wyniku punktowym Śląska-Wrocław, Julku. Dobrze.
chciałeś powiedzieć o tej równi pochyłej, która zaczęła napędzać tą kulę rozpaczy. O tym chciałeś powiedzieć. Także to tylko jeżeli chodzi o Wdowika, że biła od niego też w tym wywiadzie taka pewność siebie i że rzeczywiście te wolne to nie jest jakiś przypadek, tylko że no chłop po prostu naprawdę ma tą nogę lewą z kosmosu. Ja miałem obawy podobne do Leszka, że jak Bartłomiej Wdowik dorośnie, to wyewoluuje w takiego Christiana Gettingera, czyli że no jest, no. No i co za tym ma iść? A tutaj właściwie jest pierwszy w kolejce do wskoczenia w buty Tymoteusza Puchacza, jeśli chodzi o najbliższe powołanie. No powiedz mi, bo rzucają się w oczy tego bramki, ale czy on rzeczywiście gra aż tak dobrze? No, on słabo broni przede wszystkim. No właśnie. Na przykład przy Puchaczu nie stanowiło problemu ku temu, żeby najpierw wyjechał do Niemiec, tam oczywiście nie pograł, później zdobył mistrzostwo Turcji na wypożyczeniu, później poszedł do Grecji, później wrócił do Niemiec i radzi sobie na początku tego sezonu do momentu kontuzji w drugiej Bundeslidze. Ma parę meczów w reprezentacji Polski, więc nie jest to w warunkach polskiej piłki tak duże ograniczenie, jeżeli jesteś lewym obrońcą i słabo bronisz. Czasem musisz po prostu pierdolnąć z rzutu wolnego i tak 6 razy dobrze wrzucić na dalszy słupek lewą nogą i już jesteś tak w top 4, jeśli chodzi o najlepszych obrońców. Okay. Wdowik jest dowołany w ogóle, widzę, że przeoczyłem. Jest w końcu, bo ja dzisiaj nie sprawdzałem. Okay, Wdowik czyli... i Bułka. Dowołał Wdowika i Bułkę. Niestety nie udało się zapracować na powołania innym ludziom ze stajni Mariusza Kuleszy, ze stajni agencyjnej Mariusza Kuleszy, tylko Bartek Drągowski, ale Wdowik jest z reprezentacji Polski i zastanawiam się po prostu, jak on wygląda na przestrzeni, bo do rzutów wolnych to i tak się może w reprezentacji nie dopchać, więc jak z innymi elementami gry, bo ja myślę, że to może być jednak przy całym szacunku dla Bartłomieja Trebusza Wdowika trochę na wyrost powołania, jeśli chodzi o cały przekrój grania. Ale może sobie w pingla zagra z Zielińskim. No zawsze jest cenna rekreacja na październikowe popołudnie. A to przepraszam bardzo, Zieliński to został powołany. Przecież on dostał obywatelstwo włoskie. Jak to może być, żeby Włosi w Polski? Czy to już to tak grube multikulti wjeżdża tutaj w naszą reprezentację? Ja nie wiem, czy dlaczego nie ma dyskusji narodowej, że Włosi grają w polskich reprezentacjach. Tak nie powinno być. To trochę taki case Cejrowskiego. On też chyba ma meksykańskie obywatelstwo? Jakoś tak. No on ma tam chyba jakiegoś kraju Ameryki Południowej, gdzie są bardzo niskie podatki i można wyprowadzać tam zyski. Ja nie wiem, czy to jest Meksyk, czy Peru, czy Kolumbia. Czas na wielkie śledztwo. Po co Zielińskiemu drugi paszport? Oddaj paszport Polaku. Piotr Świerczewski ma francuski paszport. Myślę, że też to są sprawy. No i Piotr Świerczewski ma francuski paszport. A pamiętasz, jak był mecz z Koreą na Mistrzostwach Świata? On z Koreańczykami po mecz 60 przegrał wszystkie główki. No to zostawiam matematykę tobie, co będzie z Piotrem Zielińskim po włoskim paszporcie. Niedobrze. Będzie Garfield IRL, wyciąga mi cytaty z przeszłości, uwielbiam to. Wdowik to jest taki dobry piłkarz jako 17. Wejdzie z ławki na wahadło, bo jest 78 minuta. Tak powiedziałem o reprezentancie Polski Bartłomieju Wdowiku. Absolutnie potwierdzam, nie byłem fanem tego zawodnika. Zawsze mi się mylił z Pawłem Olszewskim z Jagiellonii. No spoko, zagrał, okej, jest na boisku. Ale Marczuk moim zdaniem to jest też temat. Marczuk, taka lekkość w grze tego zawodnika. Ta brameczka naprawdę ładna. Widać taką dużą pewność siebie złapał. Widać, że gra też jest fajnym elementem w tej maszynie w ogóle. I Marczuk to jest gość. Marczuk to jest piłkarz. Z tego, co słyszałem, to z pół ekstraklasy go chciało. Tak chyba Radomiak się odzywał, Krakowia, Warda myślała o nim, więc generalnie to nie jest tak, że Łukasz Masłowski pojechał na jakiś rzeszowski Orlik i zobaczył, jak Marczuk odbija piłką o blok ściany i później drybluje między dwoma bezdomnymi psami i dlatego go wziął, tylko on ponoć w tej pierwszej lidze dobrze wyglądał, ale ja mam wrażenie, że w sensie wiadomo, Marczuk robi lepsze liczby, ale mam takich dwóch, takie moje oczka w głowie, jeśli chodzi o te skrzydła czy wahadła, to Marczuk i Matsenko. Taka
zdrowa siła. Widać, że na dobrej diecie dużo mocy, dużo gazu, taki wiater i popęd, taka moc i witalność. Bardzo lubię takich skrzydłowych, co idą aż się pali. Nie lubię skrzydłowych statycznych, a Matsenko i Marczuk to jest taka szczera radość z uprawiania futbolu i biegania z linią obok siebie. Takich ludzi nam trzeba w tej lidze, chociaż Matsenko jeszcze jest taki wściekły zawsze po wszystkim. Straci piłkę, bije murawę, straci murawę, bije piłkę i taka jest kompilacja tego bicia różnych rzeczy, ale bez szkody dla nikogo z zewnątrz. Marczuk nie ma nawet 20 lat jeszcze, a coraz bardziej rozpycha się w tej lidze i doceniam tutaj znowu Łukasza Masłowskiego, że to nie jest tak, że słuchajcie. My i tak w Jagiellonii nie mamy żadnego scoutingu, więc ja wyciągam swój notesik, mam tutaj sporo zagranicznych piłkarzów przejrzanych i sobie wyciągnę gościa z drugiej Bundesligi, a tutaj jest gość, któremu kończył się kontrakt w Serie C i jakoś to pójdzie? Nie, tylko też sprowadził młodego, polskiego, utalentowanego zawodnika z pierwszej ligi. Julku, w temacie, który poruszyłeś, skandal, Olisa Debe ma nigeryjski paszport. No, i co? I dobrze zagrał w eliminacjach, a przyszło do turnieju i przepraszam bardzo, co było. No, także tak nie powinno być. Tak nie powinno być. Ludzież kochani. Zatem na jakiej zupie było Olisa Debe? Czy pamiętacie, na jakiej zupie było Olisa Debe? To dość zaskakujące, że Olisa Debe ma nigeryjski paszport. Nie spodziewałem. No właśnie, moim zdaniem ja do tej pory byłem przekonany, że właśnie Olisa Debe urodził się na Podlasiu. Czy to są jakieś po prostu, kiedy on do tej Nigerii wyjechał w międzyczasie? Ja myślę, że tego newsa trzeba, w sensie, bo my tak wszystko ślepo wierzymy w ten czat, który jest fajny, kreatywny, tak, i miły, ale trzeba weryfikować tę informację. Ja bym to sprawdził po programie. Leszku, nie podawajmy niesprawdzonych informacji. Dobrze. Olisa Debe, ta sprawa zostaje zawieszona. Gdzie urodził się, także jak najbardziej. Zostawmy już może rzeczywiście ten temat obywatelstw. To było tylko takie zwrócenie uwagi. I jeszcze De Argos pisze, że w Jagiellonii jest scouting człowieku. Myślę, że z tym człowiekiem wobec mnie to za duży na wyrost, szczególnie, że jeśli Jagiellonia ma scouting, to właśnie się pomyliłem, więc... Znaczy, Łukasz Masłowski po prostu słynie z pracy w trudnych warunkach, bo w Wiśle Płock to naprawdę nie było tak, że wysyłał sztab 50 scoutów w cały świat i oni przywozili mu talenty, tylko miał swój kołonotatnik, NOS i Instata. I te transfery z Jagiellonii wyglądają troszeczkę podobnie, ale jeśli Jagiellonia buduje scouting, to bardzo dobrze, nareszcie. Natomiast chyba czas przejść do meczu, na którego omówienie czekaliśmy, czyli Śląsk-Wrocław, Górnik Zabrze. Proszę, Julku, scena jest rozstawiona. No powiedz, że Śląsk się kończy. Powiedz. Słuchaj, ja bym nawet powiedział, że Śląsk to już się skończył. To jest koniec, absolutny koniec tego klubu. Jakby po tym meczu nie wygrał, to już nie wiedzą, jak się wygrywa, tyle wiedzieli, jak się wygrywa, i co w ostatniej minucie meczu już nie wiedzą, jak się wygrywa. No, powiem szczerze, Jacek Magiera to po grząskim gruncie aktualnie. Zwalniałbyś? Słucham? Zwalniałbyś? Tak. Znaczy, ja bym, powiem tak, bo ja wreszcie, jak otworzymy to za 4 miesiące czy 5, to wyjdę na tego mądrego. Ja bym prewencyjnie zwolnił, bo po co potem zwalniać za 4 miesiące, jak się będzie grunt pod nogami palił. Moim zdaniem Erik Exposito powinien mieć nad sobą jakiegoś takiego trenera, co go za ryj weźmie. Może Lech Łojżyński? Także tak to powinno być. To wiesz. Pod tym Magierą to ten co to Exposito, co, że najlepszy piłkarz ligi? A mógłby być najlepszy piłkarz ligi i jeszcze na przykład Fikołka zrobić. No nie wyobrażam sobie, żeby współpraca na linii Jacek Magiera, Śląsk Wrocław, Erik Exposito mogła dalej być po tym meczu utrzymana. Ja jestem zwolennikiem tego pomysłu, który rzucił Julek, ale bo mamy teraz wszędzie tam trenerzy i przygotowania indywidualnego, tam trenerzy, psychologowie, coś tam. Powinien być trener Leszek Ojrzyński, specjalista od obwoźnego batorzenia i chwytania za mordy piłkarzy. I tak Leszek Ojrzyński w takim batorzeniu wozie by jeździł po Polsce i chwytał piłkarzy za ryje.
Kurczę, szkoda mi pana Leszka, bo to jest naprawdę fajny człowiek i chyba niezły trener, trochę memo wieje, ale co zrobić. Wracając do Śląska, Adam Kaniecki, pycha kroczy przed upadkiem. Pan Jacek zapomniał o tym przysłowu i wpuścił Bortwicka Jacksona. No rzeczywiście, to cały błąd. Oj, no, ale to zobacz, błąd. No. Sam żeś tutaj przytoczył wspaniały cytat, który jakby opisuje upadek Śląska i no, powiedz, czy po wprowadzeniu Bortwicka Jacksona, który w iście halowym stylu na hali, jakby futsal grał, to ten blok by się przyjął 10 na 10. Tylko zapomniał chyba, że pod nogami nie ma parkietu, tylko ma murawę niestety. I no, ten blok tak trochę średnio mu wyszedł. Ale rzeczywiście wpuszczenie Bortwicka Jacksona to jest jeden, że Magierze odbiło. Dwa, po stracie tej bramki w ostatniej minucie Jacek Magiera wyszedł do szatni, nawet nie podał ręki Urbanowi, dopiero się zreflektował i wrócił, ale pierwsza reakcja była, pokazała prawdziwe oblicze Magiery, także Śląsku Wrocław, powiem szczerze, to chyba jednak puszcza się, by przejść na koniec sezonu, koniec. Tym Bortwickiem Jacksonem rzeczywiście sobie nie pomógł Bortwick. Zadebiutował, zawalił mecz, wrócił do szatni, a grał jakieś 3 minuty. Ciekawostka o Cameronie Bortwicku Jacksonie. Będzie po angielsku. On 2 May 2016 at the Manchester United Annual Award Ceremony he won the U21 Player of the Year Award after receiving more votes than teammates. Także to nie jest tylko piłkarz, który pożyczał Maybacha od Rooneya, przyjaźnił się ze wszystkimi w Manchesterze, ale również były piłkarz roku, jeśli chodzi o młodzieżowców w Manchester United. Drogi Manchesterze, co poszło nie tak ze szkoleniem, jeśli tak wygląda twój były najlepszy zawodnik roku, jeśli chodzi o U21? Gdzie to chyba o roku, w którym Bortwick Jackson został najlepszym piłkarzem młodzieżowym Manchester United, nie powstanie serial Class 2016. To może nie powstać. No, że to będzie takie The Office piłkarskie, to wtedy może. No, tak. Biorąc pod uwagę, że zdaje się rozpoczęła się już kampania na buraki cukrowe, to myślę, że Bortwick Jackson może dostać przydomek Botwinka Jackson i biorąc pod uwagę, jak stał przy tym bloku przy strzale Czyża, to będzie to pseudonim adekwatny. Natomiast myślę, że takim ostatecznym stadium tego, jak Jackowi Magierze odwaliło na punkcie tego, jak Śląskowi dobrze idzie, będzie zastąpienie Exposito Kennethem Zohore, który wciąż nie wiemy, czy jest piłkarzem, czy jego papiery zostaną ujawnione i czy przyszedł do Śląska zatrudniony w roli zawodnika uprawiającego piłkę nożną, bo wciąż właściwie zadajemy sobie to pytanie, a odpowiedzi nie ma. Natomiast jeżeli Jacek Magiera zacznie wpuszczać tak w 82 minucie Zohore za słynnego Erika, to myślę, że już będzie koniec. To będzie ostateczny sygnał, że odwaliło. To jest tak, jak piłkarze młodzi wchodzą do ekstraklasy i najpierw są te torebki, te Gucci i inne, te Gucci Srucci, później są włosy na żel, a później już są tylko używane Mercedesy do Elixa. I moim zdaniem wpuszczenie Zohore to już będzie ten używany Elix. Może to i dobrze, bo jeszcze ze 3 wygrane Jacka Magiery rzeczywiście przyszedłby nażelowany, tak? To Gucci na ramieniu, a ja jestem Jacek Magiera, jestem czarodziejem tak naprawdę. Kenneth Zohore zagrał. Ja mówię tylko o jednej fazie młodego piłkarza. Między żelami a Mercedesem jest jeszcze tatuaż na całą rękę. To jest jeszcze, ten moment. Albo tutaj, ja się boję, że Jacek Magiera przed tym spotkaniem już w 90 minucie dzwonił do salonu tatuażu. Tak, Tribala, jak małego, dużego, na całą rękę poproszę. I dobrze, że Szymon Czyż po prostu wybił mu to z głowy w duecie z Bortwickiem Jacksonem. Może to i dobrze rzeczywiście, bo Jacek Magiera z Tribalami to byłby jeden, to już by się nie odzobaczyło, więc myślę, że tak. Kenneth Zohore zagrał godzinę z Jagiellonią w Pucharze Polski, ale chyba nie zagrał dobrze, bo później już nie zagrał w ogóle. No, poza tym nikt tego nie widział dzięki uprzejmości Polsatu, więc wciąż możemy żyć w słodkiej nieświadomości.
Ja jestem przekonany, że Magiera wytatuowałby sobie jeden z tekstów BDS-a na plecach, czyli na przykład, jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. No, myślę, że to jest idealny cytat na tatuaż któregoś z piłkarzy ekstraklasy na pewno. A pan Jacek był od tego bardzo, bardzo bliski, żeby to tatuować. Słuchajcie, powiedzmy wprost, ta passa śląska była niesamowita od strony samej passy, ale nie była niesamowita od strony jakości rozegranych meczów. I chyba Wojtek Jagoda komentował ten mecz Śląska i pośród wielu niesamowitych cytatów, takich jak czy Exposito to człowiek, i innych tego typu, zauważył, że Lukoszek to niezły zbój. Lukoszek to niezły zbój, to musi się przyjąć. Natomiast zauważył, że to był jeden z lepszych meczów Śląska w ostatnim czasie, a że akurat nie wygrany, no to trzeba pytać kogoś innego niż pan Jacek Magiera. Natomiast Śląsk miał podczas tej pasy takie mecze, których na pewno wygrać nie musiał, a jednak je wygrał, więc gdzieś to zmierza w kierunku jakiejś równowagi. Ja trochę żałuję, że nie wygrał, bo moje pytanie do Julka odnośnie o Jacka Magierę byłoby ciekawsze, natomiast no, i tak wiem, no, że... No bo właśnie, ale powiedz, zdradźmy kulisy. No. Już 90. minuta, Leszek już na Twitterze, już mnie oznaczał, już pisał swoje... A Mietek to chciał, Mietek to samo chciał zrobić. Mietek dokładnie to samo, Mietek, który musiał udać chorobę i to jest potwierdzone przez naszych tutaj widzów, którzy pisali to na Twitterze, który udał chorobę, żeby tylko właśnie tego meczu nie omawiać. Już byłem oznaczany w 10 po prostu peanach na temat Jacka Magiery i dobrze wam tak. I pycha kroczy przed upadkiem, Leszku i Mietku, który mam nadzieję, że tego słuchasz, a zobaczysz, co się za tydzień w ogóle wydarzy. Nie, za dwa, przepraszam, bo teraz przerwa dla reprezentacji. Adam Kaniecki, jeszcze dwa zwycięstwa i pan Jacek założyłby krowi płaszcz. Naprawdę myślę, że Jackowi Magierze jest dobrze z pokorą. Myślę, że Jacek Magiera czasami cierpi przez to, że naprawdę wierzy w ludzi, w ludzkość, bo on powiedział dwa tygodnie temu, że jego zdaniem Kenneth Zohore coraz lepiej pracuje i myślę, że będzie dostawał szansę. Tak, Borthwick Jackson również, no tylko, że jakby później patrzysz na Macenkę wyciągniętego z trzeciej ligi, i on wygląda 10 razy lepiej niż pan Borthwick Jackson. Ja już czekam na te transfery Śląska, że rzeczywiście po prostu Jarek Świętochowski przyjdzie. Jarek Świętochowski i inne wonderkidy ze starych FM-ów. Jacek Magiera będzie musiał, nie będzie musiał nimi grać, ale przez to, że jest dobrym człowiekiem, będzie zmuszony wewnętrznie do wiary w nich. I jeśli coś pogrąży Śląska w tym sezonie, to bezbrzeżna wiara Jacka Magiery w ludzi, w ciężką pracę, bo czasem ciężka praca nie wystarczy. Jestem ciekaw, czy Jacek Magiera czuje się trochę zakładnikiem swojego wizerunku, czyli eleganckiego, dobrego, elokwentnego człowieka, bo wydaje mi się, że czasem chciałby na przykład przyjść na mecz z monsterkiem zero w łapie, jednorazówką pociągając tam sobie buszki i puszczając sobie z głośnika JBL Young Loesie. Myślę, że pan Jacek uprawia takie rzeczy w domu, ale jest zakładnikiem swojego wizerunku i trochę mi przykro, że nie może pokazać swojego prawdziwego ja. I bardzo, bardzo to jest możliwe. Ja jeszcze chciałem też powiedzieć w nawiązaniu do komentarzu pana Jagody, dlaczego w ogóle do Śląsk Wrocław, pomimo tego, że zagrał dobry mecz, a może najlepszy od kilku spotkań, no tylko remis. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę na łokcie Dominika Szali, że bardzo dobrze pracował łokciami. Co więcej, tutaj jakby ja, to jest zero mojej wiedzy, to jest wszystko od pana Jagody wyciągnięte. Ma to po ojcu. Ojciec też świetnie pracował łokciami i Dominik też bardzo dobrze pracuje łokciami, więc jeżeli Dominik Szala wchodzi w mecz i dobrze pracuje łokciami, no to przepraszam bardzo, Leszek, ty pisząc tweeta, że Śląsk Wrocław już wygrał mecz, no wykazałeś się brakiem elementarnej wiedzy piłkarskiej po prostu. No nazywając rzeczy po imieniu, nie wiem. Ekstraklasę to ty chyba ostatni raz oglądałeś, jak jeszcze był, wiesz, Kenneth Zejgbo. Potwierdzam. Wszystko potwierdzam. Dobrze.
Dramatycznie słaba zmiana Żukowskiego. Moim zdaniem to jest jakby w każdym meczu Śląska jest coś takiego praktycznie, że dramatyczna zmiana Żukowskiego. Ale pan Jacek Magiera cały czas w niego wierzy, także uważam, że ta teoria gdzieś tam się spina. Śląsk powinien w tym meczu prowadzić wyżej. Nie dał rady, no ale co, przejdźmy może do Górnika Zabrze. Górnik Zabrze wyszarpał ten punkt i dzięki temu nie jest jedyną drużyną w lidze poza Beniaminkami, która ma jedynocyfrową liczbę punktów. Każdy z przyszłorocznych ekstraklasowiczów ma już dwucyfrową liczbę punktów. Znaczy, moim zdaniem w Górniku Zabrze jest Daniel Bielica, jakiś zbitek nie wiadomo czego dookoła tego Daniela Bielicy. To fatalnie to wszystko wygląda, tragicznie bym powiedział. No, pan selekcjoner, prawie selekcjoner Urban, myślę, że rozgląda się już tak jednym okiem za Urzędem Pracy, czy nie szukają na przykład kogoś do Lidla ze znajomością piłkarzy Rakowa, Częstochowa, żeby przy kasie rozpoznawać. No bo no, wszyscy zakładamy, że każdy z klubów ekstraklasy ma ten sezon kupiony Beniaminkami, ale no to dramat jest ten Górnik, no powiedzmy sobie szczerze, no ja nie mogę na to patrzeć. Ja mam interesującą ciekawostkę o Rafale Janickim. O. Rafał Janicki według Y-Scouta zablokował 20 strzałów w tym sezonie. Żebyśmy mieli jasność, jaki to jest wynik, dwóch kolejnych najczęściej blokujących strzały zawodników w całej lidze nie ma tylu zablokowanych strzałów, co Rafał Janicki. Mało tego, Legia Warszawa cała, a tam jest ich dużo, bo tam, no, tak jak Julek mówił, przychodzi jakiś gość, wysiada z taksówki, a Kosta Roniejdź robi z niego obrońcę. Cała Legia zablokowała 17 strzałów, gdy Janicki ich zablokował 20. No jest to pewien wyczyn. I ja wiem, że Górnik dużo strzałów przyjmuje, to znaczy do wielu strzałów, na wiele strzałów pozwala, ale Rafał Janicki ma średnią dwóch zablokowanych strzałów na mecz, co jest dość dużym dobrym wynikiem, bo myślę, że niektórzy bramkarze w tej lidze, mimo że mogą korzystać też ze swoich odnóż ręcznych, nie mają tylu zablokowanych strzałów, więc jestem pełen podziwu dla Janickiego Rafała, jakby były mocniaki, to mógłby być sztachetą. Absolutnie, taki solidny ligowiec. Pytałeś, Damian, ostatnio na Twitterze, kto byłby takim solidnym ligowcem i pan Janicki w tym momencie absolutnie do takiego miana nawiązuje. KW pisze na czacie, Magierze tak odwali, że będzie walczył w Fame MMA. Tak, kolejny powód, że rzeczywiście dobrze, że Magiera Jacek nie wygrał tego kolejnego meczu. Pisz, drogi czacie, w jaki sposób jeszcze odwaliłoby Jackowi Magierze, gdyby wygrał ze dwa mecze jeszcze ze Śląskiem Wrocław. Nie wiem, czy w ogóle jest temat, Lukas Podolski nie gra nic. Pamiętacie, jak jarliśmy się Lukasem Podolskim w Ekstraklasie? Były takie, mniej więcej za Bieruta albo za Gomułki, ja już nie pamiętam, kiedy to było. Tak, ja pamiętam, że tego, wtedy to nawet octu nie było na półkach, to wtedy były te podjarki, ale generalnie, no jak popatrzymy na czworokąt ofensywny Górnika Zabrze, no to jest po prostu zespół pieśni i tańca Mazowsze, ale z połamanymi nogami. Podolski, Lukoszek, Musioli i Jokota. Ja tylko chciałem powiedzieć, to jest ofensywny deltoid. Czasami się mówi, że jest ofensywny tridente, Górnik ma ofensywny deltoid, Lukoszek, Musiolik, Jokota, Podolski, Paczeko jako taki wolny elektron. Tak, to nie bardzo, bardzo mi się podoba to określenie. Naprawdę ofensywny deltoid Górnika Zabrze, to chyba przejdzie do klasyki polskiej ekstraklasy. Najlepsze jest to, że no, ściągnięci zostali w tym meczu Musiolik, Podolski, Lukoszek, został Jokota. Jokota, który, nie wiem czy zwróciliście uwagę, on biega, ale to w jakimś takim losowym kierunku. On, Jokota wygląda, jakby dopada, dorwał się twój trzyletni młodszy brat i wiesz, naciska i on w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Ten koleś jest, biega bez ładu i składu i absolutnie sensu, ale i tak okazuje się najlepszym fragmentem deltoidu ofensywnego Górnika Zabrze, bo chociaż biega w jakichś nieokreślonych kierunkach, co jak na Górnik Zabrze już jest dużo. No naprawdę, gratuluję złożenia takiej ekipki w Górniku Zabrze, jeżeli chodzi o ofensywę.
Jeszcze wspaniały jest ten Ennali, który wchodzi często z ławki i on już jest takim jogotą do potęgi, bo on jeszcze rusza się w taki... Kiedyś była taka gra w przeglądarkowach, ona się nazywała Kuwop, że trzeba było poruszać odnóżami biegacza ustawionego w 2D, to mam wrażenie, że właśnie Ennali jest sterowany w podobny sposób. Natomiast, kurczę, tak patrząc po nazwiskach, to w tym górniku z przodu są piłkarze, w których w pewnym momencie uwierzyliśmy. Damian Rasak, super wiosna. Podolski, był czas za Bieruta, gdzieśmy się nim jarali. Ten Kapralik, no przecież on przyszedł tutaj... Tylko przyszedł po to, żeby pizgnąć 17 goli i zaliczyć 12 asyst, a później grać na drugim skrzydle z Viniciusem w reprezentacji Brazylii. I poza tym też w Realu Madryt. No a tu... Trzeba, nie wiem, no musiolikiem się łatać i dobrym zbójem lukoszkiem. O Boże, przepraszam, ale czytałem komentarz na czacie. Kurachen, zwycięski Magiera jeżdżący odkrytym autobusem wokół bloku Julka. Cały tydzień wokół bloku Julka. Jacek Magiera krążący po kolejnych wygranych. Coś pięknego, wspaniała wizja. Znaczy, ja bym chciał, żeby w Górniku Zabrze pan Jan Urban na przykład wychodził na tę konferencję i był szczery i mówił, no tak, gramy źle, ostatnio dostaliśmy w trąbę, teraz fartowny punkt, ale są Beniaminkowie, no czego wy ode mnie chcecie? No, dajcie spokój, i tak nie spadnę, i tak nie spadnę. Przy tej organizacji, co my mamy, to i tak po prostu pobyt w Ekstraklasie to jest sukces, a my nie spadniemy, bo są Beniaminkowie, więc dajcie mi spokój, ja mam teraz Babingtona zaraz. O, ja dzisiaj idę na 17 na badmintona. Może będzie pan Jan Urban. Czy to jest jakaś liga? Znaczy ja mam taką ze znajomymi ligę wewnętrzną badmintona. Także tak. Brzmi jak jestem raczej słaby. Brzmi jak wypowiedź piłkarza Puszczy. Żona pyta w piątek, a ty gdzie znowu jedziesz tam, Roman? A ja mam taką ligę wewnętrzną z znajomymi. Z Chorzowa i z Łodzi mamy taką ligę wewnętrzną. A to później usłyszysz tam w telewizji. To bardzo się podpisuję. No nie, ja bym chciał, żeby pan Jan był też... tak szczery, ale żeby też na przykład było takie pytanie, co pan sądzi o grze Górnika? Gówno. No i na przykład tak by było. No bo wiadomo, tłumaczenie się Beniaminkami jest spoko, ale tak, żeby było trochę śmieszniej, to tak. Też by było miło. No i się coś dzieje na tych konferencjach, bo po prostu umówmy się, te konferencje pomeczowe to jest tylko bingo po prostu wypowiedzi. No to każdy, kto był na przynajmniej jednej konferencji pomeczowej, wie, że masz takie karteczki, dostajesz na wejściu i skreślasz, kto trafi bingo, mecz walki, podnieśliśmy się w drugiej połowie albo jakieś inne po prostu stwierdzenia. Przejdźmy, ta liga musi ewoluować i niech konferencje też będą ciekawsze, bo przecież na to się nie da patrzeć. Tak jest, szukamy sposobów na uatrakcyjnienie konferencji prasowych, jestem za tym. Drogi czacie, być może masz tutaj pomysł, być może pomożesz. Ja uważam, że zamiast konferencji prasowych, zamiast tych wypowiedzi, albo równolegle do wypowiedzi jakieś sztuczki z kartami, tak, że okej, zaraz wam powiem, co nie zagrało, ale zobaczcie, szóstka kier! Nie wiem, spodziewaj się szóstki kier. Ha, ha, ha. Ale to na TikToku jest bardzo częsty zabieg, czy generalnie na tych treściach krótkich, czy na rolkach na Instagramie, czy na Facebooku, że tam jest ekran podzielony tak na pół i do góry jest jakiś podcast, że tam się wypowiada jakiś, nie wiem, Joe Rogan czy Peterson, a na dole jest na przykład fragment GTA, albo tam jakiś węża grają, albo samochód, który w grze leci i później spada tak idealnie. To można w ten sposób rozwiązać konferencję, że na przykład tu Urban mówi, że no w fazach przejściowych z ataku do obrony i z obrony do ataku, a tu gdzieś z boku Jokota tam gra w Baldura, albo nie wiem, w Candy Crush Sagę gra Kapralik, to też by było fajne i każdy dziennikarz widzi wtedy ekran tego smartfona. KW ma jeszcze świetny pomysł, na konferencjach mogliby coś gotować ci trenerzy, jak najbardziej to jest doskonały pomysł. Gotowanie ma długą tradycję uatrakcyjniania różnych programów. Ostatnio John Van Den Brom przyniósł na konferencję placek z okazji urodzin, no i wygrał mecz, więc jest to jakaś metoda.
Harvey i koniecznie muzyka z TikToka. Tak, myślę, że odmienimy obraz konferencji prasowych. Karol Molik, w tabeli Semedów powinna być zmiana po ostatnim meczu. Faktycznie trzeba będzie to nadrobić. Kuktacz, jak Jan Urban, co by powiedział? Może i gramy źle, ale kto gra dobrze? Jak najbardziej, klasyk. Są też propozycje maskotek, Rafał z parkingu, kolekcja retro, Bąk Jacek, Antrzak, Bułka Marcin, edycja zagraniczna i Herpasz jeszcze wraca do Glika. Jeśli Pogoń odrzuciła Glika, bo wolała mieć czterech stoperów, w tym jednego bez twarzy, drugiego chorego, trzeciego po kontuzji i Lisowskiego, to chyba o czymś świadczyło. No ja myślę, że Glik się jeszcze rozkręci, po prostu futbolowie bogowie robią sobie z niego jaja w tym momencie, a jeszcze Glik nam pokaże. Natomiast czas przejść do tematu palącego, czas przejść do tematu dramatycznego, czyli do Beniaminków, bo Ruch Chorzów w sumie nie zagrał źle, ale dostał 0-3 u siebie. No tak to właśnie jest z byciem Beniaminkiem w tym sezonie Ekstraklasy. No, fajnie, że omówiliśmy ten mecz. Ruch Chorzów nie zagrał źle, ale dostał trójkę. No, no, fajnie, no, zawsze gra ten mecz. Tego spotkania. Ruch coś pokazał, Ruch powalczył, jaki wynik? No 0-3. No. Właściwie świetny mecz w wykonaniu Ruchu. A jaki wynik? No trójkę dostał, to u siebie. No tak. I powalczyli, i Sadlokowi zdarzyło się dorzucić, a ten Wójtowicz... A jak Szczepan walczy. No. A, i w bramce rotacja. Tak. No. I Swędrowski, ci powiem tak... Fajna tak, historia. No, fajny ten Swędrowski, no. A wynik... No 0-3, ale ten Wójtowicz tak się rozwija niesamowicie, ale no 0-3. A ten Letniowski to nie za bardzo, nie? I Starzyński. No. O Boże, święty, bo ja mam, wiesz, flashbacki z zeszłego sezonu. Letniowski numer 10 na koszulce Widzewa, jako główny rozgrywający. I potem były problemy, żeby się utrzymać. Uff, to stare czasy. Pamiętam, jak kiedyś byłem na wywiadzie z dyrektorem Tomaszem Rząsą, jak jeszcze... Letniowski był w Lechu i akurat Lech wtedy ściągał go gdzieś tam z pierwszej ligi czy z drugiej i dyrektor Rząsa mi tłumaczył, że Letniowski to jest taki piłkarz, że jak jest wychowanek Akademii Lecha, to on każdy taki parametr techniczny, taktyczny, psychologiczny ma na równym, wysokim poziomie, a Letniowski ma niskie te parametry taktyczne, psychologiczne, fizyczne, ale ten techniczny ma na bardzo wysokim poziomie. I no, nie sprawdziło się. Znaczy, moim zdaniem on może nawet w teorii mieć te techniczne umiejętności jakieś bardzo duże, ale jak głowa nie dojeżdża, to żebyś się zesrał, to nie pokażesz tego. Doskonały komentarz jest. Na boisku. Letniowski się przełamie, zobaczycie, on jest poszkodowany na przepisie o młodzieżowcu, 3 lata temu grałby. To jest prawda. Zgadza się. Powinien być młodzieżowiec do 29 roku życia, a po 30 już powinna być defenestracja piłkarzy obowiązkowa. A nie myśleliście o tym, że jeżeli mamy przepis o młodzieżowcu, to powinien być też w Ekstraklasie, jeżeli jesteśmy taką inkluzywną ligą, o starzeniowcu, że musisz grać jeden piłkarz, który ma powyżej 34 roku życia, czy nawet 5, żeby dać nadzieję innym starym ludziom, że jeszcze można na przykład coś osiągnąć w Ekstraklasie. To też byłoby takie spoko. Społeczeństwo nam starzeje generalnie, więc ja bym podnosił sukcesywnie ten wiek, czyli na przykład w tym sezonie 34+, ale już za sezon 36+, i tak dojdziemy do tego, że w końcu Wojciech Kowalczyk będzie musiał wznowić karierę, gdyż będzie jedynym 60-latkiem, który ma nogi. Oczywiście, Wojtek do dziś by sobie spokojnie poradził. Myślę, że mniej bramek niż napastnicy Rakowa by nie strzelał, a jeszcze jakby dać Wojtkowi strzelać karne, to byłby nawet do przodu. Ja muszę przyznać, Jarosław Skrobacz może być może niedługo stracić robotę, bo jest przerwa reprezentacyjna, wiemy, że to jest taki moment, kiedy trenerzy w różnych klubach pakują skarpety do walizki. Lechu Ojczyńskim pokażę, jak ja myślę, że Ruch Chorzów ma duży potencjał, ale ktoś musi ich złapać za mordę, tak? Ale słuchajcie, no, jestem... No? Ja cały czas podpisuję się pod tą tezą, że jeżeli którykolwiek z Beniaminków zwolni swojego trenera,
i przyjdzie jakiś nowy trener, to ja chcę, żądam wręcz nagrania z rozmowy kwalifikacyjnej do tej roboty, że przyjdzie tu trener do tego ruchu Chorzów i powie, kurde, Letniowski, Swędrowski, Firlej, trakie, tridenty, a wy bramek nie strzelacie, pode mną to oni będą jak w zegareczku chodzić. No ludzie kochani, no przecież tutaj, no nie wiem kogo by ściągnął. No ja powiem, patrząc na naszych beniaminków, ja, to są nieoficjalne wiadomości, ale patrząc na naszych beniaminków i to co oni grają, rząd Słowacji wprowadza ograniczenia na ilość importowanej ludności do Polski, że będą zamykali granice, bo bolą się, że tylu Słowaków ściągną zimą do polskich klubów, że po prostu wiesz, tam będzie no, demograficzna katastrofa. Mhm. Ja bym chciał zobaczyć, bo często trenerzy muszą przygotować jakąś prezentację taką do nowego klubu. Na przykład Leszek Ojrzyński przychodzi do biura prezesa Ruchu Chorzów, dajmy na to, i tak klika na pilocie na prezentację. I najpierw jest dzień dobry, później jest Leszek Ojrzyński prezentuje, następne kliknięcie, jest slajd krew na butach, wszyscy się zapoznali, kliknięcie, za rodzinę. Kliknięcie, dziękuję bardzo, kliknięcie, źródła i koniec prezentacji. Słuchajcie, ja się dzisiaj poczułem jako ekspert do spraw geometrycznych i powiem wam, że ofensywa Felix, Firlej, Kozak, Letniowski to jest grania 100 słup, ofensywny grania 100 słup o podstawie ośmiokąta. To jest właśnie ta formacja. Powiem wam jeszcze, że jestem wielkim fanem wypowiedzi pana Jarosława Skrobacza. Jarosław Skrobacz tak pod koniec sierpnia, kiedy powoli domykało się okienko, powiedział jak Gary Oldman w Lonie Zawodowców: potrzebuje wszystkich. Potrzebuje z kilkunastu piłkarzy. Potrzebuje wzmocnień na każdą pozycję. Naprawdę mniej więcej tak pan Jarek Skrobacz powiedział już po tym, jak Ruch Chorzów sprowadził kilkunastu zawodników tego lata. I uważam, że Jarek Skrobacz co kolejkę jakąś perełkę wrzuca. Po tym meczu troszeczkę pochwalił, trochę nie, ale jest też strat bramek, nawet nie chce mi się już komentować. Już mi się nie chce, po prostu. Mam dosyć. Nie będę ich komentował. Nie chce mi się. I takie wypowiedzi to ja bardzo, bardzo szanuję. W ogóle nie wiem, czy może ja się czepiam, ale jak patrzyłem na tego Bieleckiego w bramce Ruch Chorzów, to on ma taką budowę, czy on tak z 5 kilo to tak trochę za dużo? Taka buzia pełna, no jakby przed tym meczem był u babci na obiedzie trochę wyglądał, co tylko pokazuje, że jak już robisz taką rotację na bramce, że masz najedzonych kolesi po babcinym obiedzie, no to rzeczywiście tak ciężko masz do grania zawodników. I co wtedy trzeba zrobić? Leszka Ojrzyńskiego, żeby wziął go za mordę. Tak. Ech, szkoda mi tego trenera. Uważam, że Lech Łysiński rzeczywiście no, pasuje. Szkoda, że zaraz pewnie... Lech Łysiński prawdopodobnie teraz odbiera telefony tak, tu z Łodzi, tu z Chorzowa, tu z Zabrza. Pan Lechu to po prostu dobrze, że sobie kartę doładował pewnie w tak-taku, bo inaczej to by po prostu, wiesz, mógł mieć problemy, no. Prawda. Niebieskie Siemce pisze: Skrobacz nie straci roboty, w Ruchu 95% piłkarzy prezentuje poziom trzeciej ligi, u nas jest może z czterech zawodników, którzy powinni zostać, nie ma trenera, który by to poukładał. Pamiętajmy, że Ruch Chorzów to jest sensacyjny beniaminek, który raczej mierzył w utrzymanie i w ogóle dla mnie to jest miarą tego, gdzie są w tym momencie beniaminkowie, że zamykają tabelę beniaminkowie, możemy dyskutować, który gra gorzej, chyba 15 ostatnich meczów beniaminków to jest żadnego zwycięstwa beniaminka. Nawet grali ze sobą w międzyczasie i też nie wygrali. I tak mówimy, ale w sumie to nie ma sensu zwalniać tego Tułacza, Moskala czy Skrobacza, no bo kto ma to uratować? Więc nawet przy takiej sytuacji beniaminków i tak zwolnienie wydaje się kontrowersyjne. I tam właśnie są w tym momencie beniaminkowie. Nie, no w ogóle doskonała jest ta retoryka wokół beniaminków, czyli że sensacyjny beniaminek. A, bo oni to weszli w ogóle z repasaży między miejscem 11 a 13 i później grali z czwartą drużyną i weszli. Ci to w ogóle ledwo mieli budżet na to, żeby wystartować w pierwszej lidze, na autobus pożyczali od szwagra i od wójta i jakimś cudem awansowali, więc w sumie każdy wszedł na wariackich papierach, więc jak spadną, to się nic nie stanie. No to po co w ogóle wpuszczać te kluby do Ekstraklasy? W sensie wracamy tutaj do słynnej dyskusji, czy Ekstraklasa powinna liczyć 73 drużyny w systemie rotacyjnym.
bo skoro wchodzą trzy nowe i przy każdej mówimy, a jak spadną, to właściwie to może i dobrze, bo nie trzeba będzie budować stadionu w Niepołomicach, a Ruch to będzie miał w ogóle czas, żeby spokojnie sobie wejść na takich solidnych fundamentach, a UKS to pewnie już z płatkiem wejdzie i w ogóle będą miliarderami, więc no, skoro przy każdym Beniaminku mówimy, no, jak spadną, to może nawet lepiej im wyjdzie, bo po co te 10 czy 15 milionów z Canal Plus, każdy może machnąć na to ręką, to nie wpuszczajmy tych klubów do Ekstraklasy i tyle. No ale zobacz, że w zeszłym sezonie udało się inaczej, więc to rzeczywiście moim zdaniem to, że awansowały takie trzy drużyny, ŁKS, Ruch i Puszcza, to było totalnie, no zero w tym logiki było, taka jest prawda, to było jakieś ułożenie Saturna wobec po prostu, wiesz, Księżyców Jowisza i to, no, widzę tam jakiś po prostu przypadek i pewnie jakbyśmy tą pierwszą ligę rozegrali 100 razy, to taka trójka awansowałaby 0 razy, bo to nawet prawdopodobieństwo 1 na 100 nie jest, że taka trójka awansowała. I co też jest kolejnym właśnie ogródkiem do Kamyczka i Ruchu i ŁKS-u, no Puszczy to tam mówmy się, oni chyba nigdy nie mieli takich ambicji ekstraklasowych, ale i Ruch i ŁKS awansowali w najlżejszym możliwym układzie. Wyobraź sobie, że Ruch czy ŁKS wchodzi do Ekstraklasy z Lechią Gdańską i Wisłą Kraków na przykład, tak? No to już w ogóle nie mieliby tam czego szukać. Moim zdaniem i Ruch i ŁKS dostali gigantyczną szansę na utrzymanie się właśnie kwestią tego, że trzeba tak na dobrą sprawę tylko jednego jakiegoś ultrasłabego ekstraklasowicza wyruchać, nazywając rzeczy po imieniu, i zostajesz tu na kolejny sezon i możesz sobie budować coś dalej. No niestety, ale potencja zerowa i w Chorzowie i w ŁKS-ie po prostu niestety, no trzeba jakieś chyba te leki na, wiecie co, na konary. Myślę, że ta audycja porankowa ma wobec tego wszystko, skoro już mamy poruszony temat tabletek na konary, bo to jest mój ulubiony fragment audycji porannych w radio, czyli wszelakie dolegliwości urologiczne. Ale jest ciekawszy, wiesz, na przykład dzwoni, a propos tych Beniaminków, że dzwoni prezes Warty do na przykład prezesa Korony i mówi: no fajny ten remis, tak, ten, ale że ten remark strzelił, no ale no zobaczymy, trudny terminarz, wiesz, i tak 5 sekund ciszy w słuchawce i a widziałeś Beniaminków? I myślę, że obaj prezesi mają wtedy wspaniały humor, bo to jest chyba największy kapitał drużyn szerokiego środka tabeli, że mają tych trzech ogrów do walenia. Tak, tak, każdy w Ekstraklasie jest w stanie się zasłonić. No ale co ty mnie krytykujesz, skoro są Beniaminkowie w komplecie, w tym podkreślę, między innymi grając ze sobą, zdobyli tyle punktów w tym sezonie, co Śląsk Wrocław, który wpuszcza Borfiuka Jacksona z ławki. Jeśli chodzi o zwycięstwa Beniaminków na przestrzeni ostatnich miesięcy, bo tak to już trzeba nazwać, od połowy sierpnia jedyna wygrana Beniaminka w Ekstraklasie to wygrana... Poczekajcie. Puszcz nad ŁKS. 26 sierpnia, jeśli liczyć tak od, no bo wcześniej było, nie wiem, ŁKS zaskoczył Pogoń Szczecin, to było 20 sierpnia i to było takie najbardziej sensacyjne zwycięstwo Beniaminka, ale jeśli liczyć od kolejnej kolejki, czyli na przestrzeni 6 ostatnich kolejek, jedyne zwycięstwo Beniaminka to jest Beniaminek ogrywający innego Beniaminka. Serdeczne gratulacje. Bardzo dobrze. No trzeba wprowadzić tę ligę przejściową, nie Ekstraklasa, nie pierwsza liga, liga 1,75, liga 1,5, trudno powiedzieć. No to tam ŁKS będzie chyba mistrzem co sezon. Chociaż zawsze silna jest Legnica. Tak, zawsze i wtedy Andrzej Dadeło by mógł triumfować co roku właściwie. A Brookbet? No w sumie kiedy ostatnio oni byli? 3 sezony temu w Ektraklasie? 2 sezony temu? Ale sprawdzali Czychryńskiego przez trzy. Słuchajcie, my teraz wróciliśmy i to tak wróciliśmy, że nic tak nie wrócił. My tu sprawdzamy piłkarzy z Barcelony. Czychryński. Mesanowicz strzelił więcej bramek niż Podolski. Mesanowicz to jest jego.
i spadamy z listy. Dziękuję bardzo. A to jest Andrzej Woronin, on kiedyś grał w Liverpoolu i on też będzie u nas strzelał gole, więc zapraszamy na słynny stadion do Niecieczy. Ja sobie sprawdziłem, Puszcza UKS i Ruch na wyjazdach łącznie, a tych wyjazdów trochę już było, bo to jest 18 wyjazdów łącznie, oni zdobyli 11 goli, czyli tylko o 2 gole mniej niż Pogoń Szczecin w ostatniej kolejce, bo po prostu Kamil Grosicki uznał, że teraz będzie karał wszystkich obrońców w Ekstraklasie i będzie grał tak jak wtedy, gdy grał dobrze w Championship, ale nikt tego nie widział, bo nikt nie ogląda Championship w Polsce, poza Marcinem Grzywaczem. Tak, Wiktor Stasiak pisze, to już nie czerwona latarnia, tylko ulica czerwonych latarni. Labart pyta, o co chodzi w piłkarzu Kamil Grosicki? No pamiętamy, jak powołanie Kamila Grosickiego poprzednie było dość kontrowersyjne, bo Kamil nawet przez piłkarzy Pogoni był odsyłany gdziekolwiek, tylko nie na boisko, na którym aktualnie gra Pogoń Szczecin. W tym momencie takich dyskusji nie ma, bo Grosicki, no jak zwykle, poczuł, że może zagrać w reprezentacji Polski, to się spiął. Niesamowicie, no naprawdę, no dobrze gra w piłkę, pan Kamil. No i to jeszcze gra na takim luziku. W sensie, ja wiem, że minięcie obrońcy Ruchu to nie jest najtrudniejsza sztuka na świecie. W sensie, są trudniejsze zawody niż bycie skrzydłowym w meczu przeciwko Ruchowi Chorzów. Nawet z głowy mógłbym kilka wymienić, nie potrzebowałbym listy. Natomiast ta podcinka, te zwody, to jak on się bawi w tych ostatnich kolejkach, zresztą no, nie tylko strzelał Ruchowi, ale na przykład ostatnio bawił się też w meczu z Lechem Poznań, więc pewnie z rywalem nieco lepszym. 4 gole i 4 asysty przez ostatni miesiąc. Tak. Ja pamiętam, jak po tych pierwszych kolejkach rozmawiałem chyba z Przemkiem Michalakiem o jego dyspozycji i Przemek powiedział, a daj spokój, on rok temu też tak zaczął. No i w sumie wszystko się sprawdziło i przez ostatni miesiąc myślę, że tylko właśnie wspomniany Jude Bellingham oraz Kamil Zapolnik byli w równie dobrej dyspozycji. Mhm. Kamil Grosicki. No. Ale to jest no, klasyka Pogoni Szczecin, jak już kibice zwalniają Gustafsona i robią rozmowy pod płotem, to jest ten moment, kiedy Pogoń Szczecin wchodzi na właściwe tory i zaczyna wygrywać wszystko i strzela tylko średnio 5 bramek na mecz, gra piękny ofensywny futbol, a Grosik jest po prostu lokomotywą, która ciągnie cały Szczecin na swoich plecach. Także to jest proste, bo rozmowy po tym działają. No i tyle w temacie. Trzeba kończyć no po prostu dyskusję. Tak. Ludzie się zżymają na te rozmowy pod płotem ewidentnie. Tam jest sukces braku rozmowy pod płotem po meczu z Mołdawią. Może w Mołdawii, w reprezentacji Polski. To jest problem. Tak naprawdę czekam tylko, aż zaczną działać słynne pozdrowienia do więzienia. Jeżeli więźniowie zaczną nam zdrowieć, to już będzie ostateczny dowód na to, że kibole mają rację. Czy najgorsze w tych pozdrowieniach do więzienia jest, że nigdy nie masz pewności, czy ten więzień akurat ogląda i te pozdrowienia odbierze. Nie? To takie przykre, że wysyłasz te pozdrowienia i być może one nie docierają. Przykre. Z drugiej strony, słuchajcie, czy słyszeliście, żeby we więzieniach były jakieś, nie wiem, Boże, problemy we więzieniu, ludzie chorzy. Normalnie katar położył pół więzienia. I tak więzienny dalej. Sezon grypowy. No nie ma czegoś takiego. Dokładnie. Ten. Po prostu areszt na Smutnej położony przez grypę. Regularne wysyłane pozdrowienia do więzienia powodują to, że nie słyszy się o tym, żeby we więzieniu ktoś chorował. Zdarza się, że ktoś przychodzi chory do więzienia. Wtedy są osobne oddziały na przykład dla takich osób, na przykład, no nie wiem, z wirusem HIV są osobne oddziały, ale generalnie wysyłane pozdrowienia, co mecz są jakieś pozdrowienia do więzienia. Ja te flagi patrzę, to zawsze są jakieś PDW i więźniowie nie chorują. To są zdrowe chłopy i kobity. Także jak to chyba działa. To nie jest głupie. Dlatego pozdrówmy może tutaj Mietka i całe jego otoczenie mietkowe, żeby nam się wykurował na za tydzień. PDW, Mietek, oczywiście, że tak. Pytających Mieciu po prostu zgłosił urlop na żądanie, bo ma szpital w domu. Oczywiście wraca za tydzień, by je chyba, że no znowu będzie miał coś innego, ważniejszego. Są rzeczy ważniejsze niż rozmowy z nami, ale oczywiście jeśli będzie chciał za tydzień porozmawiać o kadrze, to jest na miejscu. 16 bramek w 4 ostatnich meczach Pogoni Szczecin. Jeśli dobrze liczę i tak patrzę i zastanawiam się,
co jest bardziej efektowne? Czy ta ostatnia forma Grosickiego, czy historia Gorgonia w tym sezonie, czy wejście Ulvestada w Ekstraklasę, czy to jak odbudował się Kurzawa po tym, jak znowu nawet piłkarze, kibice Pogoni Szczecin odsyłali go do rezerw, bo tych takich, nawet Wiczachcian, który w końcu uznał, że hej, chyba w piłce nożnej nie chodzi tylko o kopanie mocno z Kajora, tylko może ja czasem podam. Więc patrzę na te ofensywne Pogoni i widzę sporo fajnych opowieści. I dodałbym do tego opowieść o tym, że w Pogoni Szczecin wpadli na pomysł, że bramkarz ważny Koczokaru się też przydaje. To tak do tego całej tej opowieści, o której mówiłeś. Ja jestem fanem transferu Ulvestada, bo okazało się, że jak przychodzi piłkarz z dobrym CV, jest reklamowany jako piłkarz, który grał w poprzednim sezonie, a nie, że dopiero wyszedł tam z Ojomu i jeszcze trzeba go tak trochę postawić na nogi, to możesz ściągnąć takiego piłkarza, powiedzieć, że on jest dobry i on wchodzi i gra. Bo często słyszymy, że o, ten piłkarz ma dobre CV, ale jest po problemach. Ten problem na ogół oznacza oponkę wokół Bebzuna i niestety z tym bywają problemy. A Ulvestad wchodzi, mówi, pan chcesz piłeczkę? Proszę bardzo. Pan Grosicki, prostopadłe. Pan Kuluris, na prawą nóżkę, na lewą nóżkę, jak pan sobie wolisz. Tu sobie pyknę z plasóweczką, tu sobie pyknę na siłę. No od razu widać, że gość jest lepiony trochę z innej gliny. To samo było widać po Elitimie od razu, jak przyszedł do Legii. Wiedziałeś, że ten gość no coś grał, to nie jest jakiś anonim, więc ten Ulvestad bardzo mi się podoba. Tylko zastanawiam się, czy nie można tak na przykład też z Gamboą. Bo no, nie jestem fanem piłkarz Gamboa. Nie. Odkryłem sekret Ulvestada przed chwilą. Dlaczego to jest taki dobry zawodnik? Otóż, uwaga, ciekawostka. Jego ojciec był piłkarzem, no ale to nie jest jeszcze jakaś wielka sensacja, ale jego ojciec był piłkarzem i teraz jest trenerem i ma trójkę dzieci, ten ojciec, czyli dwóch braci Ulvestadów i wszystkich trzech gra w piłkę nożną profesjonalnie. To się nie zdarza często, tak się mówi, że po pierwsze ojciec piłkarz, a po drugie masz trójkę dzieci i każdy z nich zostaje profesjonalnym piłkarzem. Także tam myślę, że to jest jakiś norweski stary Drahala. Myślę, że ojciec Drahala po prostu dawał porady ojcu Ulvestadowi i dzięki temu ci piłkarze są tacy dobrzy. To jest oczywiste, że pan Drahal niedługo zrewolucjonizuje szkolenie w La Masii, ponieważ jest tak skutecznym wychowawcą młodzieży. Na mnie największe wrażenie chyba robi Kurzawa, bo już naprawdę myślałem, że to jest taki wolny bagaż i za chwilę będzie wypożyczony do Chrobrego Głogów, gdzieś w pierwszej lidze, może w jakiejś drużynie walczącej o utrzymanie. Jakiś UKS, wypożyczanie zimą. Ja tu trochę z rzutów rożnych podorzucam, zrobię dwie asysty. Tymczasem no, oczywiście Gustafsson, nazywając jeden z ostatnich występów Kurzawy światowym poziomem, trochę specjalnie chciał podbudować Kurzawę, ale dlaczego nie? 3-0 i to nie jest tylko 3-0 nad Beniaminkiem, tylko 3-0 jakaś konsekwencja poprzednich meczów. Choć oczywiście wpadki transferowe też są, no bo Lączar, który miał być gościem, od którego zaczyna się ustalanie składu w Pogoni Szczecin, no jednak przegrywa rywalizację z tak potężnym stoperem jak Malec, więc kłopoty jakieś zawsze transferowe są, ale Pogoń Szczecin jest w dobrym miejscu. Myślę, że kierunek na brak trofeów, ale niezły sezon, został znowu obrany. No jeszcze wracając, bo wymieniłeś tam w tej wyliczance tę historię Gorgona, to tak. Pamiętam, jak chyba Mateusz Janiak pisał o nim taki większy tekst i chyba z nim porozmawiał, tam bardzo poważne problemy zdrowotne, nie wiadomo było, czy on w ogóle chodzić będzie. I tam w tym tekście była taka opowieść o tym, że Pogoń bardzo mu pomogła, że tak psychicznie była też dla niego cennym miejscem. No i wiemy, jak takie historie się kończą, czyli umowa się kończy, piłkarz wraca tam, skąd przyszedł i na tym się kończy miła historia o tym, że klub pomógł piłkarzowi i jest kropka. A tutaj Gorgon wraca. W ogóle zapomnieliśmy, że taki chłop istnieje poza tym słynnym podaniem strzałem w meczu z Lechią, co zaskoczył Kuciaka tym, że podał piłkę do bramki i ona wpadła. Gość sobie wchodzi, wygląda świeżo. Zapomnieliśmy o istnieniu piłkarz Luka Zachowicz.
super historia i też Gorgon wygląda na fajnego gościa, a takim łatwiej życzyć w piłce. Mam nadzieję, że nie skończy się to tym, że Gorgon na fali popularności i dobrej formy zacznie wiosną reklamować spodnie jeansowe Cipo Banks, bo nie pasuje mi to do tego wizerunku. Wspólnie z Jackiem Magierą, gdyby Jacek Magiera wygrał jeszcze dwa mecze, Cipo Banks już był bliski złożenia propozycji Jackowi Magierze, ale wycofał się po golu Szymona Czyża. Może to i dobrze. Tak, Ulverstadt jest dla mnie tym, kim miał być Sonny Kittel generalnie w Rakowie Częstochowa. Lukban pisze, pozdrowienia do wyzdrowienia. To jest prawdziwe PDW, jak najbardziej. Jestem Paweł. Czy Biczakcier mógłby to powiedzieć Castanedzie? Nie, no to trzeba Castaneda, to chyba nawet jakbym powiedziano, to i tak by grał, bo wciąż czekają bardzo dobre kontrakty. Gdzieś, jak tylko Castaneda strzeli wszystkie bramki, które strzela Henrique. I Evil Dean, po co kupować zawodnika do gry? Jak można mieć takiego kontuzjowanego golizadecha, żeby fajnie grał nigdy. Tak, golizadech to jest mój ulubiony piłkarz ekstraklasy w tym sezonie, ale czas chyba na kolejny mecz, moi drodzy, chyba że macie jeszcze jakieś luźne wnioski wokół tych dwóch jakże szacownych drużyn. No nie, bo ja wiem, do jakiego meczu chcesz przejść. Bolesny to będzie mecz z tego, co się... Dobrze, to przechodźmy. Zagłębie, Piast Gliwice. Dlaczego Grzegorz Tomasiewicz nie jest powołany do reprezentacji Polski, skoro powołany jest Dziczek? To jest moje pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, bo ja się podpisuję pod twoją tezą, że Grześmi Tomasiewicz to jest aktualnie lepszy jest Dziczek. I to zdecydowanie. Więc ja zupełnie nie rozumiem tego powołania. Tomasiewicz cały rok jest bardzo dobry. To jest jeden z lepszych pomocników, jeden z najlepszych zawodników ekstraklasy w 2023 roku. Mówię poważnie. Nie tylko dlatego, że kiedyś ze mną rozmawiał i przez to jestem stronniczy, bo ludzie, którzy ode mnie odbierają telefon, mogą liczyć na propsowanie do końca życia. Damianie, zacząłeś jakąś opowieść, pewnie zaawansowane statystyki miażdżą Tomasiewicza, że jest gorszy niż Balić, który aktualnie, no niż Balić po prostu. To już jest wymowne, bycie gorszym od Balicia jest w pełni, wyczerpuje temat, nie musisz to robić didaskaliów. Ja jestem zwolennikiem powołania Tomasiewicza głównie dlatego, że chciałbym zobaczyć wysyp kreatywnych tytułów dziennikarskich pod tytułem Jak Grzesiu stał się Grzegorzem, bo mamy tendencję do tego, żeby nazywać Grzesia Tomasiewicza Grzesiem Tomasiewiczem, ale z bólem serca odkryłem, że Grzegorz Grzesiu Tomasiewicz ma już 27 lat, bo ja myślałem, że to jest taki mocny materiał do tego, że ma na przykład 24 lata, już ze 170 meczów w Ekstraklasie, bo jeżeli by nie odszedł do jakiegoś coś tam sporu, czy do innego Stracciatella Mozzarella w Serie B, to by walnął te 447 występów w Ekstraklasie i zakręcił się tam wokół Łukasza Surmy, Łukasza Trałki, Janusza Jojko, a no, to już jest 27 lat i meczów w Ekstraklasie jakoś 100 z hakiem, zaraz to sprawdzę. Bardzo długo w pierwszej lidze gdzieś tam utknął, bo on był wonderkidem wszystkich FM-ów. Generalnie rósł na gwiazdę reprezentacji Polski, Realu Madryt i tak dalej. Wciąż są do wynorania na YouTubie takie Danca Kuduro Goals and Skills Tomasiewicza, jak ma 8 lat, naprawdę. 8-letni Grzesiu Tomasiewicz ma Danca Kuduro, to był wielki talent polskiej piłki. Utknął w pierwszej lidze, gdzie grał dobrze. No i cieszę się, że w Ekstraklasie po prostu w końcu... On już, to już jest któraś udana runda Tomasiewicza, po prostu. No, wiosną myślę, że był dokładnie to... druga. Ale wiosną chyba był najlepszym Grzesiem w Ekstraklasie. To na pewno. No nie, no wiosną to generalnie cały Piast przecież wtedy szedł na europejskie puchary, tylko mu nie starczyło rundy, żeby wygrać jeszcze ze wszystkimi, a Tomasiewicz tam był jednym z głównych rozdających karty, także to ja bym powiedział, że Grzesiu Tomasiewicz to był tam w ogóle ligową gwiazdą na wiosnę. Przecież no to mówimy o rundzie Piasta, gdzie Arkadiusza Pyrkę łączono z FC Basel. Ja wiem, że to już nie to FC Basel, nie, ale wciąż Arkadiusz Pyrka i zagraniczny transfer. No ludzie, kochani. Dobrze, no, a jak... Bo miał takie rzeczywiście momenty. Ja pamiętam, jak chyba w meczu z Widzewem tam w ogóle położył bramkarza i strzelił na pustą, także tam się działy rzeczy. Kuba Jankowiak pisze na czacie, Marchwiński ma więcej meczów od Tomasiewicza w Ekstraklasie.
No to już jest wymowne. A Grzegorz Grzesiu Tomasiewicz ma 27 lat, co no, nie premiuje go, natomiast też nie skreśla, jeśli chodzi o transfer do Stretella Mozzarella. Jak najbardziej. A jak się odnosicie do powołania Dziczka? Ja to tak. Ale że tak średnio, no. Tych lektur, co takie lepsze, to bym poczytał, ale tak. Tych znanych aktorów to głównie. O. Znaczy, te cztery ekstraklasowe, wyłączając Dziczka, to były jakby oczywiste, tak? Czyli Grosicki, Marfiński i Slisz i Wszołek, jakby każdy pewnie się zgodzi, no nie wiem, można się bić, nie wiem, o Marfińskiego, że gdzie on się tam znajdzie i tak dalej, ale okej, okay, przyjmujemy. No i w kontekście Dziczka pewnie mieliśmy tak, że jak go powoła, to w sumie nic strasznego się nie stanie, ale ludzie wchodzą na Transfermarkt i widzą, a strzelił parę goli, wiadomo z karnych, ale jednak strzelił. Pewnie do głowy przychodzi nam, to jest taki Dąbrowski sprzed 2 lat, który ostatecznie dostał powołanie. Tak bym powiedział, i tak nie zagra, no bo w sumie tam jest kilku piłkarzy o profilu dziczkowym, ale grającym na przykład w Udogorcu, a nie w Piaście Gliwice, no ale przejechać się, coś zobaczyć. Poza tym tu musi paść słynne Probierz go zna. Probierz go zna, Tomasiewicza nie zna, no i proste. Nepotyzm króluje w reprezentacji Polski, to było wiadomo od pierwszego powołania, od pierwszej sekundy Michała Probierza na stołku selekcjonerskim, także sprawa, afera Piastowa, nepotyzm kolejny raz ujawniony w ruchach Michała Probierza. No bo w sumie kogo, jak nie Dziczka? Tomasiewicza, Murawskiego, Tomasza Pieńko, Mateusza Kupczaka, Piotra Wlazło, no jest paru piłkarzy, których można powołać. No, a Patryk Kun, przepraszam bardzo. Patryk Kun mógłby być. I Dominik Kun. No tak, chyba tylko jako to, żeby Patryk Kun miał z kim w pokoju posiedzieć, to tak, to na pewno by się. Słuchajcie, nie wierzycie, nie zgadniecie, co się zdarzyło w meczu Zagłębie Piast Gliwice. Piast Gliwice miał dużo wyższe XG niż rywal, jakieś 18 razy dużo wyższe XG niż rywal, a jednak nie wygrał meczu. Podobno Piast kocha remisy jak Francesco Mutti pomidory i to po prostu stąd. Czas na update XG Piasta Gliwice. Wchodzę sobie na MyScouta. 10 strzelonych goli w tym sezonie przy XG 22-15. Przyznam, że nie widziałem nigdy czegoś takiego. W sensie wiadomo, że wahadełko teoretycznie powinno odbić i dążyć do podobnego wyniku, natomiast kto jeszcze w lidze ma 10 goli? 10 goli ma też Korona Kielce, która ma XG 11,6. Nie, trzeba przyznać, Damian, ty dobrze znasz się na XG, że XG ciężko jest wbić bardzo wysokie i taki bilans, jaki ma Piast Gliwice, to jest absolutna rzadkość. I to jeszcze wiecie, bo czasami zdarza się tak, że te gole oczekiwane nabija się po prostu pizgając każdej pozycji. I tam 0,2, tu sobie dobijesz, tu 0,3, tu tak ten, ale Piast Gliwice, poza tym, że tego współczynnika goli oczekiwanych nabił sobie od cholery, to jeszcze ma najwyższe XG na strzał, czyli tych sytuacji ma też od cholery takich istotnych. Średnio, no to jest niewiarygodne, że oni mają tylko 10 goli. Ja wiem, że bo rzuty karne wykonują, no ale Śląsk też wykonuje rzuty karne i Śląsk jest ma tego XG o 6 mniej, a ma 8 goli więcej, więc wiecie, łatwo by było powiedzieć, a jakby mieli skutecznego napastnika, to już by... Nie, trzeba by powiedzieć, jakby w ogóle mieli jakiegokolwiek napastnika, bo oni mają kolesia, który nawet na papierze jest napastnikiem. Oni by mieli więcej bramek, jakby, nie wiem, Musiolika nawet mieli po prostu... Odważna, brawurowa teza redaktora Sipiki. Tak jest, bo na razie to no co, dograją tym Feliksem na tej szpicy, który się nadaje na środkowego napastnika jak ja na skoczka narciarskiego, czyli no bardzo nie, dobrze. Po prostu Feliks nie jest napastnikiem. Bierzesz gościa, który był kiedyś MVP Ekstraklasy jako pomocnik i robisz z niego napastnika, bo naprawdę nie masz kim grać. Mi się podoba to, że no, nie znam aż tak dobrze Marcela Bykowskiego, ale według
tych programów, z których ja korzystam, to w ogóle nie jest napastnik, co sprawia, że Piast nie tylko nie zagrał napastnikiem w pierwszym składzie, nawet na ławce nie miał środkowego napastnika. On tam nie ma nikogo po prostu na środkowego napastnika. Nie doceniacie, powiem wam, nie doceniacie Gabriela Gabigola Kirejczyka. Na niego po prostu trzeba postawić i mu zaufać, bo dwumetrowy, rudy zawodnik nie może być zły. Uważam, że ma tyle cech fizjonomii, że jeżeli doszedł do tego momentu życia, w sensie jakby z wiarą w siebie, to on pokona wszystkich i nie doceniacie Gabigola. A powiem jeszcze ważny argument za Gabigolem, bo tak już trzeba nazywać Kirejczyka, jego agencją. Wiemy, że agent wiele otwiera drzwi, tak jak Mariusz Kulesza otworzył drzwi do powołania Bartłomieja Drogowskiego. Gabriel Kirejczyk jest menadżerem, jego jest firma MVP United. No więc to też samo mówi, tak? Jak firma nazywa się MVP United, to jest dobry piłkarz. Robin Gosens jest między innymi zawodnikiem tejże agencji. Ale tak, Gabigol Kirejczyk to jest mocny typ. 8 meczów w tym sezonie, 1 asysta. To jest ktoś, na kim można budować. I Dawid Błanik jest jeszcze z tej agencji. W sensie wydaje mi się, że tam są generalnie topowi lewi obrońcy świata, bo poza Gosensem jest jeszcze Mateusz Bartolewski i Giulio Favale. I Emil Tiakana, słynny Emil Tiakana. Moim zdaniem Piast popełnił gigantyczny błąd, bo on ściągnął Miguela Munoza. Tylko no, jak ściągasz Miguela Munoza, no to musi być napastnik. Wyobrażacie sobie, jakby Miguel Munoz był napastnikiem Piasta Gliwice, to oni mieliby 40 bramek strzelonych. Oni ściągnęli Miguela Munoza, który jest środkowym obrońcą. No ludzie kochani, kto ściąga Miguela Munoza jako środkowego obrońcę? No przecież bo oni się pomylili, jest Juan Munoz w Zagłębiu, Robino. I oni byli pewni, Juan Munoz z Zagłębia to jest napastnik. I oni myśleli, że sprowadzają Juana, a sprowadzili Miguela. Komu by się nie pomyliły te hiszpańskie imiona? One jak szybko mówisz, to wszystkie brzmią tak samo. Wyobrażacie, że na przykład ściągnąć Semedo i ten gość już przylatuje, tam podpisał te kwity i on wychodzi na trening i się ustawia na środku obrony. I trener do niego, a co ty robisz? A bo ja stoperem jestem, od 19 lat już gram na obronie. No, myślę, że poszli takim kluczem słusznym w Piaście, tylko nie spodziewali się, że to jeden takie brzydkie kaczątko rodu Muniozów. No, myślę, że trener Wukowicz to był totalnie tak właśnie. Na tym pierwszym treningu, jak ten Munoz przy plachu się ustawił, to ta mina musiała być po prostu zdziwienie, jako esencja zdziwienia. Co ty? Słuchaj, chociaż może miał na początku nadzieję, że kurde, nie. Ale zobaczcie, ten Munoz to ma czujkę, on już się pod bramką na szpicy ustawił, on już będzie tutaj dobijał, ale potem się zorientował pewnie, że kurde, coś poszło nie tak, że ten Munoz to wali lagi w przeciwną stronę, a nie, on że w ogóle tak, ty, a czemu ty chcesz numer 3 na koszulkę? Taki jakiś mało napastnikowy ten numer, ty Miguel, ty. Wenold, jakieś 9 se wybierz, coś. Chociaż 18 i się dodaje i tworzy się 9 z tego. Co ty chcesz 3? No i są kłopoty rzeczywiście. Podobno sam dyrektor Wilk po tym transferze był zadowolony, że już dobrze, że chociaż na obronie, bo widzieli, że on już rękawice z torby zaczyna wyciągać i na bramce chce stanąć. I to już by w ogóle było pomieszanie z poplątaniem. Tak jest. Aczkolwiek patrząc na tą jedną akcyjkę Mosura, to nie wiem, czy pan Miguel nie powinien dostać szansy. Kojarzycie to tak, jak tak Mosur, spokojnie, wszystko zabezpieczam i go tam machnął, już nie pamiętam, który napastnik Zagłębia i tam tylko to plach wybronił jakimś cudem. Ale to jest esencjonalna bardzo, bardzo akcja. Bardzo mi się podobał ten spokój Mosura. Nie, spokojnie, ja wszystko asekuruję. I taki ja tak mam w życiu właśnie. Tak, spokojnie, wszystko asekuruję, później mi mija Pienko, który nawet nie zagrał w tym meczu. Ale z Mosurem chyba nie dzieje się idealnie po tym niedoszłym transferze do Molde, bo mam wrażenie, że Mosur przy swojej jakby całym takim opakowaniu muskulatury czasami za łatwo chwyta się za twarz i udaje, że umarł. Tak było w derbach z Górnikiem, gdy Podolski no w takim finisherem z Mortal Kombat go potraktował, ale Mosur na szczęście to przeżył i w tym meczu było tak samo, taki był kogiel-mogiel w końcówce spotkania, gdzie tam piłkarze odbijali się od siebie po wrzutce z rzutu rożnego i Mosur odbił się od któregoś piłkarzy
ta piłka jeszcze trzy razy zdążył do niej podejść i próbować uderzyć, poprzepychał się i w końcu, gdy piłka już tak odleciała na niego na 2 metry, to uznał, dobra, już nic nie będzie, po czym złapał się za twarz i położył na ziemi i próbował wymusić faul. Arielu Mosurze, nie czyń tak więcej. Tak, Mosur, myślę, że pracuje w tym momencie na transfer do Piasta Gliwice, do pozostania w Piaście Gliwice dość długo, co wydaje mi się, że nie jest jego marzeniem. Słuchajcie, Zagłębie Lubin, niby w czołówce, no bo tak jakby za Pogonią Szczecin to jest już pewna różnica punktowa, Pogoń 18, Zagłębie 20 i później jest ta czołówka, która wylądowała na naszej grafice, ale tak patrzysz na to Zagłębie i tak w sumie, czy ja wiem, jakby się dało, to... Jakby się dało. Nie powiem panu, nie powiem panu. No, co z tym Zagłębiem? Ja to spróbuję sparafrazować. No, także ty... Nie wiem, bo mnie tak od początku sezonu to Zagłębie nie przekonuje. Znaczy, może inaczej, cenię ich dorobek punktowy, bo naprawdę są wysoko i to jak na Zagłębie Lubin, to moim zdaniem jest punktowy wynik bardzo, bardzo dobry, ale to Zagłębie jest, co lato jest przehajpowane. Julek, ale oni sprowadzili właściwego Munoza, no musisz od nich więcej wymagać. Nie, ale to przecież każdego lata jest, kurczę, no już teraz mają tego Munoza, tego mają po prostu sprowadzonego, to Zagłębie, to jak odpali, to nie wiadomo co. I tak szanuję, bo Zagłębie sprzed roku, które miało tak super odpalić, było na tym etapie mniej więcej gdzieś na miejscu spadkowym albo 2 punkty nad miejscem spadkowym, a tu jest w czołówce. Nie gra to za ciekawego futbolu, umówmy się, ale no wysoko zapunktowało. No to no ja bym się nie czepiał tego Zagłębia Lubin. Punktowo nie ma się czego czepiać, natomiast też nie usprawiedliwiałbym, jeżeli zaraz z Zagłębiem coś się stanie, odpukać, nie życzę tego, bo Zagłębie ma jeden z wyższych budżetów płacowych w lidze. Ja myślę, że oni mają 5. albo 6. teraz najwyższy budżet płacowy. To jest bardzo istotna kwestia, tak. Bo my czasami, bo oni tam w tym Lubinie to wicie, no jak nie spadną, ale też nie zrobią mistrza, to nic się nie... Nie ma presji. Tak, przychodzi 7 osób na trybuny, w tym jeszcze 4, co zasnęły na giełdzie kwiatowej tam pod stadionem i akurat miały blisko, a tak generalnie to na niczym nie zależy. No, to jest do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że oni mają 5. albo 6. budżet płacowy teraz w lidze, co sprawia, że powinni być teoretycznie, jak wskazują też takie badania prowadzone w Premier League, wysoko, bo to budżet płacowy często determinuje, o jakie cele powinieneś walczyć. No, są troszeczkę niżej, w sensie są w tym samym pułapie, na którym powinni, natomiast no, nie machałbym ręką, jeżeli nagle na przykład będą na 9 i mówi, bo Bunioza ściągnęli, to chcieliście teraz bić się o top 4, no nie. Ten Munoz dla Liga 2 z Leganes, czyli drużynę, którą można grać w FIFA najprawdopodobniej. Więc i kiedyś tam grał Parzyszek. Kiedyś tam grał Parzyszek. W ogóle Parzyszek chyba odkąd się skonfliktował z Fornalikiem, to wszystko poszło źle w jego karierze, więc pamiętajmy, żeby czasem nie powiedzieć złego słowa o szanownym panie Waldku, bo to się skończy dla nas źle. Myślę, że pan Waldek wykonuje świetną pracę w Zagłębiu Lubin. Chciałem to zaznaczyć. Ale ja tylko chciałem podkreślić, że właśnie Damian powiedział dokładnie to, co się dzieje w Zagłębiu i że to jest taki klub, który my mówimy, my nie możemy machać na Zagłębiu Lubin, jak będzie na 9. pozycji. Skoro trenerzy, piłkarze, właściciele machają rękę, dobra, mamy tam 5. czy 4. budżet płacowy, jesteśmy 9, wszystko jest spoko, mieć sprzedajemy i tak dalej, to my mamy się tym stresować? No błagam cię, no przecież jeżeli oni mają z tym luz, no to my miejmy co bardziej z tym luz. Oni niczego od siebie nie wymagają, to my niczego od nich nie wymagajmy. Zrobią 1. budżet płacowy i tak będą na 6. miejscu. I wszystko będzie spoko. I spółki Skarbu Państwa dobrze, że dają na to, żeby Munoz miał pieniądze, a nie wiem, na szpital w Lubinie. Ja będę pierwszym sprawiedliwym, który będzie się domagał od Zagłębia. Czego? Nie wiem. Pojedziesz do Zagłębia, do prezesa, a prezes powie, no kurczę, zobacz Damian, 9. miejsce, kurde, fajnie, kawki chcesz? Zobacz, jaki ekspres mamy. Z tego, normalnie z miedzi cały zrobiony, do kawy, robi latte, robi kakaowe, po prostu kawy, robi wszystko, co chcesz. 9. miejsce, zrobiłem 5. chcesz koszulkę? Zobacz, ale mu nie odchodzi, co? Nie strzelił jeszcze bramki, ale zobacz, ma kontrakt na 1 miliard dolarów.
Bohar, no fajnie. Bohar żyje? No żyje. No, jeszcze żywca chcieliśmy, ale to tak no. Nie wyszło, ale poza tym żyje. Ja będę mówię, ja stoję na straży rozliczania Zagłębia Lubin. Uważam to za mój od dziś, to jest no może nie najważniejszy, ale tak drugi najważniejszy cel życiowy, rozliczanie Zagłębia Lubin. Trochę tak. Słuchaj, czekam na twój artykuł po prostu już w tym tygodniu. Zagłębie Lubin, rozliczamy. Będę bił w tamburyn, permanentnie. Trochę po prostu. Nawet może z tarabany. Trochę jest tak z Zagłębiem, jak z tym nowym Znachorem i jak ten nowy Znachor idzie do Radomia, ale nie wie po co i tak Zagłębie w sumie chcielibyśmy uważać za drużynę, która walczy o puchary, ale w sumie to czy ja wiem, ale w sumie jest ten budżet, ale w sumie to jest dobry skład, ale w sumie to jest Zagłębie Lubin, więc jesteś przyzwyczajony, że oni są gdzieś w środku tabeli. Tak, ciężko jest wypracować jakąś trwałą opinię o Zagłębiu. Lubin jest bardzo dawno niewidziany użytkownik czatu i serdecznie witamy. Jeden z pierwszych, który towarzyszył nam przy starcie naszego kanału. XXX18 in adult dating chat. Bardzo miło, bardzo nam miło powitać. Co robiłeś? Napisz proszę, gdy cię nie było. Dobry rok, żeśmy się nie widzieli. Bardzo fajnie, że starzy użytkownicy, widzowie sobie o nas jednak przypominają. Serce się grzeje. To brzmi jak ten nowa szóstka Radomiaka trochę. Tak, tak, jak najbardziej. I Marcin Grazik, ważny komentarz. Oglądam z opóźnieniem, wolny jak ketchup, to z boksu, pan Kostyra. Tak, dobrze, chyba wystarczy o tym Zagłębiu Pias. I tak gadaliśmy dłużej niż trwał rzeczywisty czas gry w tym meczu. Widzew Stal Mielec, Widzew wygrał znowu mecz u siebie i to jest ciekawa informacja. Julku, Nie wiem, co ty zrobisz, bo Widzew wygrał. Widzew wygrał czwarty mecz u siebie w tym sezonie, a ostatnio cztery mecze Widzew to potrafił przegrywać u siebie po prostu i to z kolei. Więc jestem ciekaw twojej opinii na temat Widzew Łódź. No, mecz tak ogólnie, jak się patrzyło, no to mówmy się, no nie było to najpiękniejsze widowisko piłkarskie. Ja tylko chciałem powiedzieć jedno, że pod nowym trenerem cztery mecze, 7 punktów, ja już nie chcę niczego więcej od świata. Ja już spełniłem wszystkie swoje marzenia w tym momencie. Pod choinkę nie chcę więcej prezentów. Niech tylko średnia 7 punktów na 4 mecze się utrzyma i nawet na zajączka nie muszę nic na Wielkanoc dostać. No A na święto flagi? Nic, nawet na 1 maja nie musisz nic kupować. Normalnie odpuszczam wszystkie prezenty. W grudniu mam urodziny, w ogóle nie ma problemu. Ja tyle wymagam od Widzewa. To jest. Jestem spełnionym szczęśliwym człowiekiem. Fatalny mecz, piękny strzał, wygrana. Cieszymy się, radość. Odkryty autobus. Mi się podobało, jak sam Cyganik przyznał, nie wierzył, że to wpadło. Uderzyłem, ale w sumie nie miałem. I jak nikt się dawno nie złapał tak malowniczo za głowę, jak pan myśliwiec. Pan myśliwiec się złapał za głowę, odwrócił się, chodził z tą głową. Chyba ostatnio to Guardiola, jak Lewandowski ładował 5 goli w 9 minut. I myślę, że taki strzał Cyganiksa i 5 goli w 9 minut to są porównywalne osiągnięcia piłkarskie. No to są podobne zjawiska, takie mam przekonanie. Ja bardzo lubię tego mema z braciami Golec, że po prostu dmuchamy w te trąby i one pierdzą. Myślę, że Cyganik mógłby powiedzieć to samo, po prostu kopnąłem w tę piłkę i ona wpadła. Ja jeszcze dodam, że do jakby tej wszystkich koincydencji, które się wydarzyły, to Cyganik strzela bramkę Stadiony Świata w meczu, w którym Widzew nie traci żadnej bramki. To już, jakbyś postawił na to w lot, to byś był multimiliarderem. Tak, Cyganik uderzył dość mocno i jako, że są tutaj osoby sympatyzujące z Widzewem, daliśmy go przed Wdowikiem. Co ciekawe, to był dość istotny mecz w tak zwanej tabeli rocznej. W tabeli rocznej Widzew był dość mocno zakopany jako ostatnia drużyna z tych, które mają cały rok gry w Ekstraklasie za sobą, a tuż przed nim była właśnie Stal Mielec. Mimo wygranej Widzew nie wyprzedził Stali Mielec, ale to też każe sądzić, że ta Stal Mielec, która zawsze to samo, tu sprzedadzą 15, to kupią 15, oddadzą Hamulicia, to znajdą Szkurina, ale no Stal Mielec jednak, gdyby nie to, że jest trzech Beniaminków, to moglibyśmy mówić o niej, że
No jest tak średnio, ale że są beniaminkowe, to w sumie też nie mają czym się martwić. No Stal Mielec jest takim trochę odwróconym piastem Gliwice, czyli w sumie za dużo nie kreują, a te gole strzelają. A Domański to jest sztuka. No i tak trzeba żyć. A Domański to jest trochę taki starszy Tomasiewicz, mam wrażenie. Jakby był tak na przykład, nie wiem, z 10 lat młodszy, to ja bym go chętnie zobaczył w jakimś lepszym klubie, ale akurat no, nie w meczu z Widzewem. No, w stanie jest trzy kolejne porażki, no ale nawet te porażki, no to nie wiem, no to z Lechem, to jest z Koroną po wyrównanym meczu, także tak nie ma się do czego przyczepić i tak... I znów można powiedzieć, czyli wychodzi ten Kieres i... A widzieliście Puszczę? Widzieliście Ruch? A widzieliście, co Ruch robi? Daj spokój. Pan. Tak. Przegrywamy, a kto wygrywa w tej lidze? Kto wygrywa? Przegrywamy i 12 miejsce. To do spadku to policz, ile jeszcze jest. Także tak, no właśnie. No, znaczy, ja nie wiem, bo przynajmniej ja się zawsze ekscytowałem bardziej tymi spadkami niż z tymi mistrzostwami. W zeszłym sezonie to była super ta liga dolna. A w tym, jak nam, kurczę, się okaże, że na etapie lutego już właściwie już tylko można sprowadzić Badię, żeby liczył punkty do beniaminków, to będzie smutne, bo ten spadek to było fajne, no to się działy rzeczy. A tu tak właśnie wychodzi na to, że każdy trener wychodzi z Mielca, z Warty, z Kiel, z Zabrza, i co mi zrobicie? Paczka drutu i na razie. No. Słuchajcie, zaraz na te trzy najbliższe kolejki to w ogóle nie zamierzam przyjeżdżać. Wykupiłem ze żoną na Pafos. Jedziemy na Kretę. Jedziemy na Kretę z żoną. Wyślę wam wszystkim dziennikarze pocztówki. I tak są beniaminkowie, to ja się nie muszę starać. Prezes zaakceptował, będzie w sąsiednim hotelu. Mam nadzieję, że się spotkamy i będzie polski wieczór jakiś taki. Ja przed sezonem myślałem, że do utrzymania będzie potrzebne jakieś tak znowu te 35 punktów, coś koło tego. Tak z dwa tygodnie temu myślałem, nie no, trzech dych do utrzymania to nawet nie będzie trzeba mieć, bo te modele matematyczne zakładają, że tam Puszcza, UKS i Ruch to tam nie zrobią 28. A tak po tym weekendzie to się zastanawiam, czy te 10 punktów Górnika to w sumie już by mogło wystarczyć. Mogą Gratulujemy Górnikowi Zabrze utrzymania w Ekstraklasie. Taki był podstawowy cel na ten sezon. Udało się go zrealizować w październiku. Dużo, dobry wynik. Ale to ja bym się mega jarał, jakby wyszedł trener Urban po kolejnej porażce, ale ma 10 punktów i mówi tak, no tak, no przegraliśmy, no ale ja już buduję zespół na przyszły sezon. Muszę pewne rzeczy sprawdzić, jak będą hulały w kolejnym sezonie. Tu już zrealizowaliśmy swój cel, także jako trener, który chce budować ten klub długofalowo, muszę testować pewne rozwiązania na przyszłość. Bardzo, bardzo by to było spoko. Trochę jak w NBA jest to tankowanie, że tam San Antonio przegrywa 17 sezonów z rzędu, ale wyciągną Sochana i tego Van Bajamę, to Górnik też powinien tak robić. I teraz zamiast Urban marnować weekendy na jakieś granie jakichś meczów, to powinien jechać na tam Rozwój Katowice, na Gwarek Zabrze, zobaczyć, czy tam sobie tak. Coś ciekawi chłopcy. Oczywiście, nie, że tak. Że tu Jokota, że tu Kapralik, no, niepotrzebne. Ja powiem tak, jakby Zbigniew Boniek rządził, to by wprowadził reformę, tą, o której już kiedyś z Julkiem mówiliśmy, czyli spada siódme miejsce. I tak będzie. I Zbigniew Boniek powiedział, brawo. I siódme miejsce spada i znowu robi się ciekawie. I spada siódme co? Siódme? Miejsce, brawo Romku. Siódme. Tak jest. No, no właśnie, no to reforma ligi potrzebna od zaraz, no, bez dwóch zdań. Ja powiem tak, jeszcze o tym meczu, żeby cokolwiek powiedzieć, Sebastian Kerk mi się podoba, fajny, zawodnik. No nie, no generalnie nie ma co o tym meczu mówić, no bo był męczący, no męczy była straszne, to była tak na dobrą sprawę, tylko można ten strzał wyciągnąć Ciganiksa i właściwie to całe podsumowanie. No Rondić jeszcze tak, Rondić nie wypadł źle, to jest spoko. No, miał taką jedną setkę, to nogi nie dołożył, no i z główki chyba z dwa razy do No słupek chyba też zasunął, tak? No. Myślę, że spoko. No tak, no i można jeszcze ewentualnie z ciekawostek powiedzieć, że Bartek Pawłowski
to już jest chyba piąty mecz pod rząd, który przechodzi zupełnie obok. Ja wiem, że w poprzednich pięciu meczach zrobił jakieś cyfry, bo strzelił jakieś bramki, ale generalnie nie wiem, co się z nim stało, jest fatalny. Absolutnie, znaczy tak wygląda, jakby mu się po prostu nie chciało. Jakby, no nie wiem, może to są jakieś rozbudowane, nie wiem, problemy zdrowotne czy problemy prywatne, ale w ogóle go nie ma w tych spotkaniach. On totalnie nie istnieje. No później znowu strzeli z rzutu wolnego jakąś bramkę i uratuje wynik. Jeśli chodzi o Widzew, pamiętajmy końcówkę zeszłego sezonu, porażka za porażką, pamiętajmy początek sezonu, kiedy też Widzew tracił mnóstwo bramek. Tu jest tak, na zero z tyłu, czwarta wygrana w tym sezonie u siebie, więc fajnie zawsze przed swoimi kibicami. Gdzieś bez Sancheza ten Rondić nie wypadł źle. No są jakieś pozytywy, Kerk się rozwija, także ja myślę, że nikt się nie spodziewa po Widzewie w tym sezonie, że to będzie Danca Koduro, Goals and Skills i zaproszą po prostu Widzew, chodź, słuchaj, fajnie, że gracie w tej lidze polskiej, a może byście w lidze tureckiej chcieli zagrać na wiosnę? Chodźcie do nas, jesteście fajni. No nikt się chyba tego nie spodziewa, więc trzeba szanować punkty, trzeba szanować czyste konto, trzeba szanować zawodników, którzy gdzieś pokazali, dali asumpt do tego, by traktować ich poważnie. Konie, amen. Tyle mogę powiedzieć. A Stal nie rozpacza, no bo dlaczego ma rozpaczać? Dobrze. Czy jak się utrzymali, no to przecież Stal ma więcej punktów jak Górnik Zabrze, a Górnik Zabrze się utrzymał, no to nad czym oni mają szczerze mówiąc, Stal już jest na tym etapie, że powinna właściwie w tym momencie 15 piłkarzy wywalić ze składu, żeby sobie znaleźć 15 nowych. Kasperkiewiczem dojadą do końca, także myślę, że spokojnie. Dobrze, to czas porozmawiać o kolejnym meczu. Radomiak, ŁKS. Jutro spytam Kubę, co tam na tym ŁKS-ie. Najważniejsze pytanie, dlaczego pan Płatek nie kupił w tym tygodniu ŁKS-u, waszym zdaniem? Tak, znaczy, bo no właśnie, bo my też rozpaczamy nad tym, że ŁKS-owi tak tragicznie idzie, że Beniaminek fatalny, ostatnie miejsce, wszystko 3-0 w trąbę, ale zaraz pan Płatek kupi ŁKS, a jak kupi ŁKS, no to też im kupi Nową Zelandię na początek. ŁKS też może pocieszać się dyspozycją puszczy i ruchu, gdyż wcale nie są tak daleko i mogą nie być najgorszym Beniaminkiem, więc można poszukać też takiego pocieszenia wewnętrznego. Tak jak była, jak to powiedział Wojciech Jagoda, wewnętrzna emigracja Piotra Krawczyka. Tak. O, to mniej więcej ŁKS też przeżywa wewnętrzną emigrację. Jak to ujął Paweł Paszul chyba w zeszłotygodniowej Lidze Minus, ŁKS już pogodził się ze spadkiem. Początek października, oni już są pogodzeni. Kiedyś byli pogodzeni na wiosnę, już tak na 6 kolejek przed końcem, teraz są pogodzeni na 20 kolejek. No trudno znaleźć jakiekolwiek argumenty za tym, żeby ŁKS miał się utrzymać. Ty wiem, Damian, bardzo, bardzo szukałeś tych argumentów, jakby rozwiązanie pozostałych kilkunastu drużyn byłoby jakimś argumentem, ale tak, Tejan musiał zejść. Bobka nie ma, Jarnd dobrze broni, no ale z bramkarzami jest ten problem, że oni nie strzelają bramek, a bez strzelania bramek też jest ciężko się jednak utrzymać, no tam nie ma po prostu składu na utrzymanie i tyle. No myślę, że też ten regulamin rozgrywek jest trochę krzywdzący dla ŁKS-u, bo jednak konieczność rozgrywania meczów, jakieś punkty za zwycięstwa i remis, to, że nie wiem, Monsalve nie może na przykład bronić rękoma i że Flis nie może złapać piłki tak pod koszulkę, tak hops, i przebiec nią 60 metrów. No, uważam to za problemy fundamentalne, ale to są problemy systemowe, to nie jest tak, że tylko ŁKS, że ŁKS nie może. No, Polska nie gotowa. Myślę, że Polska wciąż nie gotowa. Z drugiej strony też trzeba popatrzeć, że na przykład dla ŁKS-u jest ta fajna zasada, że jak twój obrońca dostaje drugą ewidentną żółtą kartkę, to zaraz przychodzi taki pan z boku i mówi, nie było wcale tej drugiej ewidentnej żółtej kartki, proszę mu nie dawać czerwonej, więc no to też nie cały system jest przeciwko ŁKS-owi, powiedzmy sobie szczerze, tutaj przy tej drugiej żółtej kartce, no, praca sędziego technicznego, no arcydzieło, naprawdę. No właśnie, poprawcie mnie, Damian, ty się znasz nawet na sędziowaniu. Jak to jest, że tu anulowano, a tylko jakiś czas temu nie anulowano? No bo tam widocznie techniczny nie widział, a tutaj techniczny uznał, że słuchajcie, mam sokoli wzrok, stałem 15 metrów tylko od tej sytuacji, więc widziałem wszystko i mogę jako pan w dresie skorygować decyzję pana w krótkich portkach, bo pan w dresie wygląda bardziej elegancko i dostojnie, więc poczuł się do tego sędzia techniczny. Sędzia techniczny to jest taka fajna fucha, bo
wychodzi na to, że jesteś trochę jak taki minister bez teki. Po prostu możesz się wpieprzyć w losowym momencie, możesz wyrzucić w 97 minucie Kamila Kieresia, bo tylko to podpowiadasz sędziemu, możesz anulować żółtą kartkę w meczu Radomiaka z UKS-em. Generalnie jesteś, nie wiem, z szóstą najważniejszą osobą w państwie? Taki nadsędzia, prawda? Zdecydowanie, że ci wszyscy sędziowie i piłkarze to tam sobie właśnie chłopcy w krótkich portkach, a ja sędzia techniczny. W każdej chwili mogę po prostu taka moc, każdy sędzia techniczny ma taką moc, jak ten gościu z Avengersów, co miał te pierścienie, tak? On po prostu wiesz, czy pstryknie, czy nie pstryknie, co zrobi, tak? Sędzia techniczny podchodzi do trenera, pokazuje mu na dres i mówi: Zina, Leszczu, mówi ci to coś? No i wygrywa tym. Nie ma żadnego trenera, który chodziłby w dresie Zina obecnie. Był pewnie Stanisław Lewy, który wyciągnął pewnie jakiś stary dres ceramiki Opoczno, ale tak to nie ma. A myślę, że dres Zina jest dość mocnym artefaktem w uniwersum polskiej piłki. Absolutnie. Jakbym był jeszcze sędzią technicznym, to bym się po prostu bawił życiem bardziej, że... Jeszcze byś założył do tego spodnie dresowe jako i tak. Już w ogóle byś był nie do zajęcia. Ale samym przebiegiem, tak, że tam się mecz toczy, coś, gol jest. No i muszą uznać. No i co? Koniec. Trzy czerwone kartki i w przerwie po prostu. Wymyślił sobie trzy czerwone. Wyrzucił wszystkich piłkarzy z boiska i zostawił Kasperkiewicza samego. Ale słuchajcie, nie zauważyliście, że tym technicznym to tak zaczyna troszkę? Ten, że oni rzeczywiście... Sędzia, ten główny, to jest taka marionetka na sznurkach technicznego. No, ale nie, no zupełnie serio. Jakbyście przeanalizowali, ile czerwonych i żółtych kartek jest rozdawane teraz dla zawodników z ławki, no przecież trener to jakiś to wylatuje, co pięć minut w ekstraklasie wylatuje jakiś trener na trybunę z czerwoną kartką. I moim zdaniem rzeczywiście trochę sława uderzyła do głowy, że po prostu tak oni tylko siedzą i ty, na słuchawce, bo mają teraz słuchawki, ty przyjdź no tutaj, daj temu Kieresiowi czerwoną kartkę. A za co? A no, za całokształt, a co ty myślałeś? Albo jest inaczej, a za co ta czerwona kartka? A ty się nie mądruj, tylko mów, co ci powiedziałem, człowieku. No, także tak to wygląda z tymi technicznymi. No tutaj pięknie popracował przy tym faulu Gulena. Tak, techniczni to są w tych tajnych stowarzyszeniach amerykańskich, oni tam się w lesie spotykają, coś palą i rządzą światem tak naprawdę. Tak jest, Illuminati, sędziowie techniczni mają najwięcej władzy. Nie wiem, czy chcemy się znęcać nad tym UKS-em. Nad Daniem Ramirezem zawsze warto, ale nie wiem, czy tak ogółem. Ja nie chciałem się nad Daniem Ramirezem, ale chciałem przytoczyć z domówki naszej twoje pytanie, za kogo byście się przebrali na Halloween, za którego piłkarza. Ja powiedziałem, że za Pirulo, no bo taka klątwa jak na nim krąży, to nawet jest chyba przerażające, w Halloween nawet jest przerażające, bo no, Pirulo kolejny strzał wybity z linii bramkowej przez obrońcę. Pirulo nie strzeli w ekstraklasie bramki już nigdy. I no, jakby na to są dowody no, parapsychologiczno. Starożytni kosmici mogą ci nawet to powiedzieć. Ja bym się przebrał albo za determinację Daniego Ramireza, albo za motywację, by długo grać w UKS-ie. A ja bym się przebrał za Leandro Rocze i bym po prostu nie przyszedł. Albo bym przyszedł tak na ostatnie 10 minut, także i bym wyszedł. I że za dużo z ludźmi nie siedzieć. Tak, tak. O, Stipe Juric. Przebrałbym się za konkurencję w ataku. Jak Stipe Juric wchodzi i marnuje sytuację na bramkę honorową, to mnie rozbawiło. UKS miał swoją szansę, ale Stipe Juric zmarnował. No jakby to szokujące, że Stipe Juric, drugi napastnik UKS-u, no nie dał rady. No co się stało? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Taki dobry zawodnik. Ostatnio gol w meczu rezerw. O! A rezerwy to może. Bardzo dobrze. Lepsza drużyna niż UKS, więc nic innego. Tam ma piłeczka chodzi, maszyna funkcjonuje, to nawet Stipe Juric się przełamał. Ale pierwszy to jest słynny serwis, to zawsze przy Lewandowskim jest, jak w Barcelonie nie strzela, że nie ma serwisu, a Stipe Juric poszedł do rezerw i ma serwis. Tak. Puktacz, Ramirez powinien występować w kamizelce wędkarskiej, wtedy by miał wyniki. No tak, to jest ten od razu kredyt ubraniowy. No ja nie wiem, co powinno się wydarzyć
w UKS-ie, żeby to zaczęło wyglądać jakoś optymistycznie, ale tak, a pierwsza połowa, w ogóle pierwsza połowa w wykonaniu UKS-u, to tak jak mówiliśmy, o ruch Chorzów, no ale tam były momenty, no nie? Trójka w plecy, ale były momenty. Tak, no, to jest takie łapanie się w Chorzowa, no brzytwy aktualnie. Ale UKS po tym meczu, no to nawet ktoś wystawia ci brzytwę, a ty nie masz rąk. No po prostu tak to wyglądało. No. To po prostu pierwsza połowa, no to nic. No a tam nie zrobili nic. Oprócz czerwonej kartki dla Gulena. No to... Ja nie. I to nawet nic połowiczne, bo i tak nie było tej czerwonej kartki. No UKS to... No przykra to jest historia. Naprawdę tak oglądasz te mecze i... No, co? Tak, jakbyś, nie wiem, no wyobraźcie sobie, że przychodzi do was kumpel i tak siedzicie i mówisz, a włączę UKS. A ten kumpel, i co, coś zrobią? A co to jest ten UKS? Co oni robią? A ty, no nic nie robią, ale są, no, egzystują. Mam kolegę, co kibicuje UKS-owi. Może zadzwonimy do niego, pośmiejemy się z niego. No nie jest to ciekawa historia. UKS jest po prostu w tym momencie, ale z ciekawostek dodam, że wciąż ma matematyczne szanse na utrzymanie w Ekstraklasie, więc myślę, że to jest duży sukces. To jest taka nadzieja. To jest dość dużą sprawą, zwłaszcza, że mamy 11. kolejkę. No. Przepraszam, ale znowu Kuktasz. Fajnie, fajnie, ale nie grajcie więcej. Dobra, ale ten Radomiak, pamiętamy, pan Galca przez cały tydzień mówił, że on już w zasadzie jest spakowany, jego nie interesuje praca w Radomiaku, on myślał, że to w ogóle Radom jest ładniejszym, że ten dworzec autobusowy to będzie wyremontowany, że latem to ten Vinicius przyjdzie, jeszcze sprowadzi brata, a tymczasem to wszystko się nie wydarzyło, więc on już nie chce, no chyba, że pytają kibice, to wtedy pan Galca mówi, że on ma serce zielone i wytatuował sobie na całych plecach herb Radomiaka. No myślę, że zwycięstwo z UKS w nic nie zmienia dla pana Galcy, Radomiaka, kibiców i wszystkich, no bo jakby już rozmawialiśmy o tym, że wygrywanie z UKS-em to trochę, no tak, okej. Okay. To najgorsze jest to, że ten UKS jest żadnym papierkiem lakmusowym, co jest w tym Radomiaku. Bo jak Radomiak w kolejnym meczu przegra 4-0, czy ja mrugnę okiem? Nawet nie, no bo to jest jakiś Radomiak, gdzie trener mówi oficjalnie, że właściwie on wolałby aktualnie być naprawdę na Saharze bez wody niż w Radomiu. Mówi to oficjalnie. No zespół w teorii powinien być jakoś mentalnie porozbijany, bez ładu i składu. No i tak wygrywa to 3-0 z tym UKS-em. Ja nie wiem, no ja o tym Radomiaku nic nie mogę powiedzieć po tym meczu. Czy to będzie dobrze, czy to będzie źle, czy zaraz może, a teraz przerwa na reprezentację, to teraz ten Galca zaraz odejdzie, bo no nie, ja nie mam zdania. Ciężko nie, mi powiedzieć. Urocze, bo chyba Szymon Janczyk pisał o tych kulisach, później jakiś jeszcze tekst się ukazał i podobały mi się tam te zwroty akcji, bo to było trochę taki gra o tron, że Gylka idzie do kibicy, najpierw do piłkarzy i mówi, wiecie co, wysrane mam na was, w ogóle mnie nie interesujecie, Abramowicz, w ogóle obrażam cię, jesteś głupi i nie chcę mieć z wami nic do czynienia. Później pan Gylka idzie do kibicy i panowie, ja herb Radomiaka to umiem odręcznie narysować. Nawet nie potrzebuję tych... Nie wzorów... tylko dlatego, że nie jest to trudne. Nawet nie potrzebuję do tego tych wzorów z Painta, tych gotowych. No i walczymy w ogóle do końca. A Abramowicz to jest w ogóle super gość. I taki kapitanem powinien być. Słuchajcie, ja po prostu tutaj walczę za nich cały czas. Poświęcam im każdą możliwą chwilę. Oni są zawsze dla mnie. Rossi do mnie dzwoni w środku nocy. Semedo... Na kawę chodzimy. Nawet nie wiem, który, ale po prostu mówię, Semedo, chodź na kawę. Ja chcę być Fergusonem w Radomiaku. Chcę tu pracować do końca życia. Tak kupiłem już sobie chatę w Radomiu i robię licencję pilota. Będę z panem Sławkiem latał samolotami. Później Gylka idzie do zarządu i mówi, wypierdolcie mnie, tylko odprawę bym chciał. I w sumie tyle. No i później przychodzi mecz. Gylka pewnie już tam zaplanował jakąś fantastyczną dezercję, dlatego nie wiem, co musiałby zrobić, żeby przegrać z UKS-em. No.
Był, plan był dobry, dobra, przegram z ŁKS, już mnie wyrzucą, ale no ŁKS nie wiedział o tym planie. 101 dezercji siostry Anastazji. Tak, Pedro Henrique znowu z bramką głową. Ja nie wiem, dawno nie widziałem tak dobrze grającego głową napastnika w tej lidze. I to jest fajne, że masz na ławce dwumetrowego gościa, który w zeszłym sezonie strzelił z 10 bramek głową, a i tak sprowadzasz lepiej grającego głową. Kierunkowe uderzenia, loby głową, strzały z przewrotki głową. Wszystko ten człowiek głową potrafi uderzyć. Pedro Henrique. Podcinki głową nawet. Podcinki głową, rzuty sędziowskie głową, wszystko głową. Plasuwerka głową. Szczupak szczupakowy. No fajny jest ten Pedro Henrique, zwłaszcza, że mamy dużo wysokich napastników w lidze typu Peckhardt, który dobrze gra głową, Rocha, który dobrze gra głową, Piasecki, który... Stipe Juric, nie zapominajmy o Stipe Juric, dobrze gra głową. Stipe Juric, który... tak... Ten napastnik Piasta Gliwice, co kiedyś Gabigol, słynny Gabigol Kirejczyk. No i jest Pedro Henrique, który jeszcze w ogóle najpierw strzelił, później miał tę serię tam 17 słupków z rzędu, trzy poprzeczki, ktoś tam wybija z linii i tak dalej, czyli dał szansę, popatrzył na Peckharta, popatrzył tam na Ishaka, Exposito mu trochę uciekł, ale dał szansę. A teraz Pedro Henrique wraca do wyścigu. Ja myślę, że będą do końca sezonu bić się z Exposito. Myślę, że ten rekord strzelecki jest w zagrożeniu. Chyba Nikolić miał 28 goli w jednym sezonie. Ale nie głową. No nie głową, bo nie grał dobrze głową, a Henrique gra dobrze głową. Takich ludzi nam potrzeba w tej lidze. Z głową. Transfer z głową, moim zdaniem. Tak, warto mieć głowę w tej lidze. Kontrowersyjna teza, moim zdaniem. Ale może kiedyś się obroni. Tak, Jolku? W teorii super transfer Rafała Wolskiego. Kurczę, on strasznie jest słaby w tym Radomiaku. On jest takim Pawłowskim, czyli gra słabo, ale robi konkrety. Co jakiś czas, ale robi konkrety. Nie, Pawłowski lepszy jednak. Miał takie mecze, gdzie ciągnął ten widzę. Ale co z konkretów zrobił Pawłowski w tym sezonie? Bramki, asysty. On ma dużo punktów fantazy. Ja go dobrze znam z tego fantazy. Ale no nie, zupełnie serio. Zaraz wchodzę na jakieś statystyki, bo to on ma w tym sezonie jedną bramkę i dwie asysty. No, no to wystarczy. No. To połowa dorobku Widzewa. Dokładnie tak. Adam opisze, po co ci głowa, szczelam nią. Tak. Niezwykły upadek natomiast trenera Galki wpuścił młodzieżowca z ławki. Jakub Snopczyński, 4 minuty. To jest to pokazanie, ten gest pojednania trenera Galki czy Galcy. Wpuściłem wam jakiegoś dzieciaka z juniorów na 4 minuty. Proszę, odpierniczcie się ode mnie. Wpuściłem Snopczyńskiego i co? Gram juniorami, promuję radomską młodzież, bo zawsze wierzyłem, że chłopaki stąd to zbudują. Wielki Radomek. No to wydaje mi się, że na takie przebaczenie musieliśmy czekać chyba od momentu, gdy Jan Paweł II wybaczył Ali Akczy, czyli od tego czasu nie było takiego pojednania, teraz wielkie pojednanie Gielki z młodzieżowcami Radomiaka. Być może Krzysztof Bąkowski, młodzieżowiec wypożyczony z Lecha na bramkę, zostanie wypuszczony wreszcie z klatki i przestanie być batożony, skoro idzie taka odwilż w tych relacjach. Tak, zdecydowanie to jest duża odwilż. Myślę, że pan Galka jest absolutnie niesamowity. Wrócił z wewnętrznej imigracji, przeczytał Małego Księcia. Tak? Co tam masz, Damian? Jestem Paweł, pisze Galka. Gielka patrzy na ławkę. O Boże, jaki mały człowiek. Kim jesteś, chłopczyku? Powinna być odpowiedź. Jesteś czarodziejem, Harry. Tak, myślę, że pan Galka od teraz będzie zmieniał swój wizerunek i będzie nas raczył na konferencjach zamiast zjadliwe komentarze w kierunku pana Sławka, tylko cytaty z Małego Księcia. Pytacie mnie o mecz z ŁKS-em? Powiem wam, dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Tak, co jeszcze? Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem i tym podobne cytaty z Małego Księcia nie będzie się rozstawał.
wspaniała, ponadczasowa absolutnie lektura. Hubert Bubas pisze, że galka, galca, gylka, gulka, Roszenbeck. Przy tylu trenerach to trudno, żeby Radomiak sobie nie wygrał czasem meczu. Hubas Bubas, Jan Kochanowski, odprawa trenerów rumuńskich. Jestem Paweł. ŁKS po prostu chce zniszczyć Radomiaka od środka. Wie, że tam wszyscy się nienawidzą, więc utrudnia rozstanie z trenerem. Przejrzałem was i Wojtek R. W rankingu Eryków brakuje Claptona. No, myślę, że Sopków jednak wyżej. W sensie Clapton był, ale na szóstym. Tak jest. Dobrze. Kolejny Beniaminek przegrał tym razem 4 bramkami. Lech puszcza. Lech wygrał 4-1. No i chyba Damian, taki wielki powrót Isaka, nie? Taki dobry mecz Isaka. No, chyba to jest wielki powrót Zapolnika. A Zapolnika tak, zdecydowanie. To przepraszam, no, Jurku. Nie wiem, zaczyna dyskusję na temat tego meczu od dupy strony. No przepraszam. Drugorzędnych. Tak, Zapolnik. Wróćmy do Zapolnika. Długo czekaliśmy. Jurku, rozwiń proszę o Zapolniku. No no co widzisz, odblokował się. Co więcej, jako jedyny z Beniaminków puszcza pokazała prawdziwy pazur. No, Baluła może wyprowadził Lecha na prowadzenie, ale Kamil Zapolnik no, sprawił, że Lech musiał się mocno spocić po prostu 2 minuty później. Wielki powrót tego zawodnika, myślę, do regularnej formy strzeleckiej. On ma 31 lat, to nie jest jakiś stary zawodnik. On jeszcze może w tej lidze namieszać. No w końcu się tak rozmijał trochę z tą reprezentacją Polski w ostatnich latach Kamil Zapolnik, ale myślę, że ta bramka, jeśli jeszcze ktoś wypadnie probierzowi, to Zapolnik spokojnie dał sygnał, że jak ktoś potrzebuje, żeby ładować do pustaka z 4 metrów, to on jest. On obecny. Pokazuje, jestem. I też warto również wspomnieć o... No bo jeżeli mówimy o pozytywach z puszczy, no to musimy powiedzieć, że o Łukaszu Sołowieju, który bez bramki. Tak. Także no nie wiem. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba już bić na alarm i mówić kryzys. Gdzie jest ten Sołowiej? To już nie jest ten Sołowiej, bo dajmy, że puszcza każdy mecz, zaczyna w XG z 1 już, bo ma Sołowieja w składzie. Cudowne. W sensie wydaje mi się, że 2 największe kryzysy to Legia i Sołowiej właśnie w ostatnim momencie. No bo nie możesz przegrać 2 meczów z rzędu w lidze i nie możesz nie strzelić gola będąc obrońcą. Podobała mi się statystyka, że chyba 7 ostatnich goli puszczy, 6 strzelili obrońcy. To był taki kamyczek do ogródka Zapolnika, ale już się odbił. No to tylko pokazuje, znaczy mi się podobało to, żeby nie było. I jakby ta konsekwencja puszczy, że my wiemy, co my robimy. No, robimy długą lagę z rzutu wolnego w pole karne, i zobaczymy, co będzie. I taka jest strategia puszczy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale były 2 takie rzuty wolne z jakiegoś 60 metra, gdzie normalnie Lech był cofnięty praktycznie całą drużyną pod własne pole karne, bo tam była cała puszcza, bo była laga zagrana z 60 metrów w pole karne, a potem zobaczymy, co się wydarzy. Ja bardzo szanuję to proste podejście do futbolu, ale wiemy, kogo mamy na boisku, wiemy, jak mamy grać i dlatego obrońcy zdobywają dużo bramek dla Puszczy Niepołomice, no bo jak jest rzut wolny na 60 metrze, to dla Puszczy Niepołomice to już jest no, najlepsza sytuacja bramkowa, jaka będzie w tym meczu prawdopodobnie i bardzo, bardzo to szanuję i to nie jest żadna chryja czy tam wyśmiewanie tego, ja bardzo szanuję podejście trenera Tułacza, że gram tym, co mam i tym, co mam, to mogę grać tak, że z 60 metra balimy lagę w pole karne. To może dać nawet 16 miejsce w lidze. Ja przed chwilą słyszałem samolot, to są 2 opcje, albo z Krzesin ruszyło F-16, albo to piłki po wrzutkach na Słowie jeszcze latają nad Bułgarską. Bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Zdecydowanie musimy porozmawiać też o tym, że Adriel Baluła, no to już po prostu, myślę, że nawet w klubie Kubano nie zawsze był tak aktywny i tak efektowny, jak w meczu z Puszczą Niepołomice. Julku, co sądzisz o przebudzeniu potężnego Adriela Balu? Adriel, no myślę, że w tym momencie Galatasaray może się obejść smakiem, bo nie warto go sprzedawać za te moniaki, co tam proponuje Galatasaray. Baluła będzie nową legendą Lecha Poznań.
No, dwa lata potrzebował, ale już po dwóch latach. To jest tak, że teraz jak zagra super sezon, to pewnie mu się zaraz kontrakt kończy. Ja nawet nie wiem, do kiedy ma Baluła, ale strzelam, że jak zaczął robić statystyki, bo już ma dwie bramki i dwie asysty, to jest więcej niż chyba w poprzednich dwóch sezonach zrobił, to śmiem twierdzić, że zaraz mu się kontrakt po prostu skończy i będzie mógł za darmo odejść do Steve'a Spolsporu. Ten kontrakt nigdy się nie skończy. On jest tak skonstruowany, tak Lech był cudownie zachwycony, że wyciągnął Baluję, że podpisali z nim po prostu dożywot. Za każdym wyjściem do Kuba Libre Adrielowi przedłużał się kontrakt o jedną rundę i według Transfermarkt on ma teraz umowę do 30 czerwca 2322, więc jeszcze pogra. Ale to zleci, bo to tak jest. Tak, to Leszek, nawet się nie obejrzysz. Zaraz listopad, tu już później adwent, tu Michael Bublé będzie leciał, tak. Tu zaraz święta. Już będzie Last Christmas zaraz. No ja mówię, już w jednym ze sklepów w Ekszonie moim tutaj blisko już jest wystawa sezonowa od dwóch tygodni z choinkami, więc rzeczywiście ten kontrakt Baluły zleci, no ale kurczę, czy to nie jest tak, że trochę cały czas patrzymy na Adriela Baluę jako na mem, a on dawał w ostatnich tygodniach asumpt, że coś się może zmienić w tym piłkarzu? Jak sądzicie? No okej, no ostatnie tygodnie dobre, natomiast jeżeli kupujesz skrzydłowego z Czech, gdzie tam robił liczbę, to oczekujesz, że jak przyjdzie do Ekstraklasy, to też raczej będzie robił liczbę, on przez dość długi czas ich nie robił, ale ja wierzę trochę w Johna van den Broma i to, że on robi piłkarzy z zawodników, którzy byli zatrudnieni na umowie o bycie piłkarzem. Na przykład no, Christopher Welde zanotował progres, na przykład Michał Skóraś zaliczył bardzo duży progres, wylądował w kadrze i zapracował na transfer. Filip Marfiński w 3 tygodnie za Johna van den Broma strzelił więcej goli i zaliczył więcej asyst niż od Trampkarza w Lechu Poznań, więc skoro był w stanie zrobić to z wszystkimi wyżej wymienionymi, to będzie też w stanie zrobić z Baluą. Czekam na to, aż Sobiech zakręci się wokół kadry na Euro 2024. Czekam na to, aż Gurgul będzie tworzył duet stoperów z Ederem Militao. I czekam też na to, aż Alan Czerwiński będzie uśmiechnięty, bo mam wrażenie, że Alan Czerwiński się nie uśmiecha, a wolę ludzi uśmiechniętych na boisku, nawet jeżeli przegrywają. Damian, ale nie boisz się trochę tego, że jak trener Van der Brom zrobi piłkarza z Baluły, to zwoła konferencję prasową i powie: moja misja tu jest skończona, dziękuję Poznań, osiągnąłem już wszystko, co mogłem osiągnąć w tym klubie, byliście wspaniali, tu jest ciasto, odlatuję właśnie na skrzydlatym orle. Na ja myślę, że to będzie tak, że na przykład jak Baluła strzeli 5. gola i zaliczy 5. asystę, to na tych telebimach po prostu wyświetlą się napisy końcowe, że to już przeszedłeś grę, już dalej nic nie ma i możesz sobie wybrać, czy teraz też jakieś tam misje poboczne, typu nie wiem, dotrzyj na stare miasto, na stary rynek w Poznaniu hulajnogą w obecnych remontach, takie side questy, bo wątek fabularny Van den Brom już wtedy pokona. A myślisz, znaczy, że będzie jakiś ten ekstras? W sensie, że jak będzie 5 asyst i 5 bramek Baluły, to jakiś taki na przykład filmik się wyświetli dodatkowy, na przykład takie kulisy tworzenia Baluły w Lechu Poznań albo coś z tej serii. Ja pamiętam, że w Tom Hołku tak było, że jak się tam przychodziło, to był taki filmik z najlepszymi trikami danego rajdera. Może być tak, że na przykład zaczynasz jakby misję od nowa, ale na tym poziomie extreme i wtedy Van den Brom cofnie się do 2015 roku i będzie musiał zrobić to samo, ale z Mohamedem Keitą. Okej, no to trudne by się mu wylosowało. Adriel Baluła pro Kuba Libre Dancer 2 to jest gra, w którą grał Adriel Baluła, ale już nie gra. Ja uważam, zgadzam się z wami, że po prostu może być ten problem, że tak jak Julek zauważyłeś, odejdzie wtedy, odjedzie, czy tam odleci na orle z Władcy Pierścieni rzeczywiście pan Van den Brom, bo osiągnie już wszystko, no ale wtedy jeszcze będzie okazja go zobaczyć tylko na jakby na ekranie filmów. Jest taki film Coach Carter z Samuelem L. Jacksonem, gdzie on wraca do takiej trudnej szkoły, z której pochodzi, tam bierze tych chłopaków za mordy, jak Leszek Ojrzyński i robi z nimi wspaniałe wyniki. Myślę, że
Netflix zainteresuje się tą niesamowitą historią o tym, jak Von den Brom uczynił za Drilla Baluyi po 2 latach piłkarza. Możemy się też zastanawiać, czy może jesteśmy jednak zbyt krytyczni i trzeba dawać nowym zawodnikom w lidze te 2 lata okresu klimatyzacyjnego. Może Sonny Kittel za 2 lata będzie robił dobrą grę w Rakowie, więc może jesteśmy trochę niecierpliwi? No, obierze świat pisze, Balua podejmuje rywalizację z Shitumem i Sifim i Radutem, tier lista legendarnych skrzydłowych Lecha potrzebna na wczoraj. No to też może być mocny kandydat do tier listy. Sisi, mój ulubieniec, jak go w drugiej lidze koreańskiej Lech wyskautował, niesamowite. A później któryś ze skautów Lecha opowiadał, że to był pomysł Urbana tak naprawdę i że mieli takiego kartonowego Sisiego w dziale skautingu i że to było mega śmieszne, bo on był niski. Tak. Żart bez puenty tak zwany. Tak właśnie było. No, a coś o tym Isaku? Isak? Wraca powoli? Nie wraca? No, wraca na jak pierdolną. No tak, ale jak walnął tą bramkę, to najbliższa osoba, jaka stała obok niego, była mniej więcej w koninie. Więc no to no jest tak. Może ten problem, że znowu papierkiem lakmusowym no jest Puszcza, a nie Połomice. Klub, któremu bardzo sympatyzuje, no ale no, fajnie. No, fajnie, że strzelił, fajnie się przełamał, fajnie, że asysta. Super. Chcę zobaczyć, co dalej, bo jeżeli powtórzy to w kolejnym meczu, gdzie na przykład będzie jakiś taki profesjonalny zespół ekstraklasowy grał przeciwko Lechowi Poznań, no to możemy mówić o jakimś redemption, no ale póki co, no to tak jakbyś mówił, że o kurde, Radomiak to teraz na pewno odpali. No tak, to jest Radomiak z Beniaminkiem. Zacznie teraz chodzić, no nie wiemy. No, mówię, spójrzcie sobie jeszcze raz spokojnie na tą bramkę Isaka. Bardzo ładny strzał, ja tu nie deprecjonuję, no ale w profesjonalnej lidze, z profesjonalnym zespołem, no nie miałby tyle miejsca. No, i nie miałby tego miejsca o trochę mniej, tylko miałby tego miejsca o nieskończoność mniej. No, więc chciałbym, żeby się Isak odblokował, bo Isak tej lidze jest potrzebny w formie, i na pewno daje dużo dobrego, no ale mówię, no ja bym powstrzymał jeszcze te konie, że oho, teraz Isak, kurczę, chłopie, to już zaraz Exposito ma oddech Isaka na plecach. No, Isak myślę, że do tego strzału zaczął składać się tak we wtorek przed południem i piłkarze Puszczy dostali na pager informację, że się składa, a nie zareagowali do piątku, do wieczora. Nie, bo oni faksem dostali, a im się tuż skończył w drukarce. No, to już zamknięte było. No, także. Afonso Souza, super talent z Portugalii, który dostał mnóstwo minut w tym sezonie. Pierwszy raz minut nie dostał. Pierwszy mecz, w którym usiadł na ławce i my jakby z Julkiem często poruszamy temat Afonso Souza. Jestem ciekaw, Damian, twojego spojrzenia na super talent, wonderkid portugalskiej piłki, którego w tym momencie no, usadzają niekoniecznie portugalskie wonderkidy i który dostał naprawdę, naprawdę kolosalnie dużo czasu, żeby pokazać więcej w tym sezonie. Dla mnie Afonso Souza to jest taki gość, jak zawsze grałem w Football Managera, to ściągałem sobie takiego młodziaka jakiegoś tam z Portugalii czy tam z Brazylii, no, obojętnie, bo skauci mówili, że to tam super potencjał i tak dalej, ściągałem go. Wypożyczałem w pierwszym sezonie, w drugim, w trzecim, w czwartym, gdzieś kontrakt się przedłużył w ogóle gdzieś po drodze. I tak po 7 sezonach ten gość ma sprutę do mnie, że go nie wystawiam. A ja pytam, a nie znam się, nie znamy się kolego, kim ty jesteś? No i mam wrażenie, że Afonso Souza może być taką wieczną obietnicą tego, że ma być ultra kozakiem. Ja miałem takie przekonanie, że my zawsze jak z Portugalii to bierzemy tam tych, co kiedyś Benfica podeptała, że tamten kiedyś Bernardo Silva w juniorach założył mu siatkę, albo takich, co w ogóle tak jak Amaral, że po prostu pracowali w barze, a w pewnym momencie uznali, że kariera piłkarza to jest to. A tu się okazuje, że można ściągnąć gościa z w ogóle z kadry młodzieżowej, co tam cały czas jeździ na tę kadrę. No i jak ściągasz takiego gościa, to myślisz, że on będzie zajebisty. No a nie jest.
To puenta chyba tego wywodu. Julku, czy chciałbyś coś dodać w temacie z jednym ze swoich ulubionych poznańskich, czyli pana Afonso Solsy? No, cieszę się, że Van der Brom dorósł do tego, żeby go posadzić na ławce i żeby z tej ławki nie wstawał, no, bo nie zasługuje na miejsce w składzie Lecha zdecydowanie. I tak dostał dużo czasu za paszport, ale generalnie trzeba pamiętać, że on się po prostu w obecnej formie do Lecha Poznań nie nadaje. No. A na pewno do pierwszego składu. Afonso, ja jestem ciekaw, czy taki jeden sezon jak Tiba albo jak Amaral ty potrafisz zagrać. No, ja powiem ci tak, na przykładzie ostatniego sezonu mogę powiedzieć, że nie. A na przykładzie początku tego sezonu na pewno nie. Bo jeszcze w zeszłym sezonie to chociaż miał chyba ze trzy takie bramki, co dały trzy punkty Lechowi. Natomiast w tym sezonie powiem ci, no Afonso Sousa jak UKS, no jest. Obierze świat. Goli Zadek znowu bez strat, nieudanych driblingów i strzałów niecelnych. Mistrz, to prawda, Lech Poznań tym Goli Zadekiem to rozbił jednak bank. Takiego wzmocnienia potrzebował właśnie Lech Poznań, żeby zrobić różnicę w europejskich pucharach i zarazem dzięki takim właśnie zawodnikom jak Goli Zadek jest w stanie łączyć skuteczną grę w pucharach z grą w lidze. Brawo, brawo Goli Zadek. Dałem, ale... wiesz o tym piłkarzu, co tam się dzieje z nim? On już po przerwie na kadrę będzie. Będzie? Już po przerwie na kadrę, bo on wchodzi w trening. Tylko później się okazuje, że w trening, ale w butach zasznurowanych. Później słyszysz, że wszedł znów w trening, ale tym razem, że na rzepy takie mocno ściśnięte. Później, że w trening indywidualny, ale że sam sobie biega. Później, że w trening, ale indywidualny z trenerem. Teraz jest w treningu z zespołem, ale tylko rozgrzewka i wymachy ramion do przodu, bo do tyłu jeszcze nie może. Mhm. I tak etapami jest wprowadzane, więc ja myślę, że idąc takim tym tempem rehabilitacji, no to bo on później jedzie na Puchar Azji na początku roku, w sensie na te tam Puchar Narodów Afryki, tylko tam, gdzie on gra, nie wiem jak to się nazywa dokładnie. Później ma Ramadan, później ma kartkówkę z Przyry, a później się sezon kończy, więc już może nie zagrać. No. Myślę, że Goli Zadek przyda się Lechowi, jak już się baluje i skończy kontrakt, to wtedy właśnie Goli Zadek wejdzie w te buty i będzie bardzo potrzebny. Już będzie zaklimatyzowany, już będzie wiedział, czym pachnie powietrze na Grunwaldzie, gdzie można w ryj na Jeżycach dostać, któraś strona wartostrady jest fajniejsza i już wtedy będzie mógł dobrze grać, więc optymalne rozwiązanie. Ja się zastanawiam, co będzie pierwsze, czy kupno UKS-u przez pana Płatka, czy powrót Goli Zadecha do szczytu formy. To myślę, że można zrobić taki wyścig. Są opinie na czacie, że szkalujemy Afonso Sousę i się nie znamy. Pisze Radkę, Sousa w większości meczów serio wykonywał świetną robotę, tylko bardziej jak i taki box to box. Zresztą sam mówił, że czuje się szóstką, bardziej w defensywie wygląda super. Emil przed mikrofonem, jak Sousa wykonuje mrówczą prawcę, to nikt tego nie widzi, Tiba też liczb nie robił. No cóż, przyjrzymy się Sousie, dlaczego nie, tak od świeżej strony, ale z Puszczą nie było szansy się mu przyjrzeć, bo wylądował na ławie. No mi się podobało, jak fajną pracę defensywną Sousa wykonał w meczu z Pogonią Szczecin, jak Lech dostał piątkę. No kawał roboty w defensywie. Rzeczywiście na szóste to bym go dał nawet dwa razy. Myślę, że jak ktoś chce zobaczyć, jak gra taki środkowy pomocnik, który ma i rozgrywać, i pobronić, to myślę, że nawet nie trzeba daleko szukać, bo jest taki piłkarz jak Jesper Karlström i on zagrał nawet w zeszły piątek taki mecz w drużynie, o której mówiliśmy w tym programie, i można sobie zobaczyć, jak powinien grać taki piłkarz na tej pozycji. Tak, jest jeszcze mecz Korony Kielce z Wartą Poznań, gdzie najciekawsza była awaria prądu. Tak. Żałuję, jak oglądałem ten mecz, to w pewnym momencie, przysięgam wam, to nie jest żadna ściema, stwierdziłem, że włączę starego Znachora
bo mówię, odświeżę sobie tego starego Znachora przed tym, jak go obejrzę tego nowego Znachora, bo ja tego starego Znachora relatywnie dawno temu obejrzałem i nie żałowałem nawet przez sekundę, że to zrobiłem. Zupełnie, zupełnie szczerze, nawet tej bramki, znaczy zobaczyłem tą bramkę potem Korony Kielce w tym doliczonym czasie, ale to jest powtórki, bo akurat byłem na tym etapie, jak składał Znachor nogi Barciszowi. Trzyma się ten stary Znachor, nie? Kurczę, no nie, no to szczerze mówiąc, to jest kawał familijnego, dobrego kina. No to tam się wszystko się zgadza. Absolutnie. Także nie żałuję nawet pół sekundy, że podjąłem taką życiową decyzję, że po prostu przestaję oglądać ten mecz i włączam starego Znachora. Damian, który moment awarii prądu na Suzuki Arena był twoim ulubionym? Ten, który wywołał w ogóle taki efekt motyla, bo przez tą awarię był przesunięty mecz Lecha z Puszczą. Przez tą awarię nie mogłem znaleźć, bo włączyłem, mówię, a dobra, awaria, to sobie pójdę tam porobić coś w domu. No. Wracam, odpalam Mi Boxa, odpalam mecz i nie ma tam tego meczu. I musiałem, mówię, kurde, gdzie on może być? Gdzie jest ten mecz? Gdzie jest co, ten... na Polsacie? Polsat kupił prawa do meczów Warty Poznań, czy co? Mówię, może na Discovery Channel. Tam są albo kosmici na dinozaurach, albo tam szalone motomyszy z Puszczy Białowieskiej. Mówię, kurde, gdzie ten mecz? Mówię, tu jest jakiś tenis, to dawaj na ten tenis. Tam nie było. Tutaj jakieś wyścigi na wielbłądach. I w końcu na którymś kanale go znalazłem, ale odpalam tutaj Twittera, a tu już Żygul baluj. Ja mówię, to odpalę tutaj, prawda, mecz na komputerze i tam był na jeszcze innym programie. Ja sobie wyobrażam taki chaos, bo tu pal licho, no dwa mecze do ogarnięcia, prawda, ale taki na przykład jakby była taka awaria prądu w ostatniej kolejce w multilidze i że tam przez bezpiecznik prądu w Radomiu ludzie w Lubinie nie zdążą później na ostatni autobus do chaty. To by był dopiero efekt motyla i ja bym zaplanował taką akcję. Opóźnienie multiligi w ostatniej kolejce o godzinę. Konieczny komentarz Aldo Apacz 37. Oświetlenie kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie, w sposób błyskawiczny. Jesteśmy w czołówce krajowej, a nawet światowej. Liczba awarii z roku na rok maleje. Znaczy, ja powiem tak, najgorzej jak się ta awaria skończyła. Tak, później niestety zaczęło się granie. Powiedziałbym, że Korona jest nie za dobrą drużyną i mogłaby mieć problemy z utrzymaniem, ale jest argumentum ad Beniaminkum, więc to Korona nawet jak gra słabo, jeśli Beniaminek gra słabo, to dostaje 0-3. Korona gra słabo i wyciąga punkt po prostu z Wartą Poznań i to samo można powiedzieć o Warcie, że no nie udało nam się wszystko jak chcieliśmy, trochę pechowy mecz, ale są punkty. Jak Beniaminek ma puchowy mecz, dostaje w trąbę. Jak Beniaminek gra słaby mecz, dostaje w trąbę. Wszystko musi się odpowiednio ułożyć. Koniunkcja Saturna z kometą Halleya, jakość piłkarzy, jak wszystko się zbiegnie w idealny okrąg, to wtedy są punkty Beniaminka. Jak ich nie ma, no to ich nie ma. A Korona Warta coś tam zawsze uczułają. No tak, o tej Warcie coś cicho jest, jeśli chodzi o to, że też mogą spaść, a no dobra, no chciałem powiedzieć, a mogą spać. No nie, spadną, natomiast powinniśmy taką moralną krytykę uskuteczniać tutaj, czyli spadlibyście, źle gracie, gdyby nie Beniaminkowie, taką krytykę powinniśmy uskuteczniać, bo ten bat pod tytułem a spadniecie, no to nie działa jakby, to kara musi być, kara jest istotna wtedy, gdy no, istnieje groźba jej wykonalności, a w przypadku spadku nie Beniaminków no nie ma jej. A Warta, uważam, że, bo wiadomo, że będzie dużo gadania, a bo Szulczek to musi lepić, to przychodzi tam jakiś chłopak, po prostu drogą dębińską idzie, a Dawid Szulczek mówi, chodź chłopczyku, masz drewnianą nogę, trudno, zrobię cię tam drugim stoperem do wejścia z ławki. Ale ta drużyna tak w ofensywie to nawet tak źle nie wygląda pod względem personaliów, bo masz Szmyta, masz Sawicia, masz tego Luisa, masz Żurawskiego, jest Wizinger, no to niedawno był Zrelak, a tam z przodu to cały czas jest takie granie na zasadzie
A może Nono źle przyjmie, tego Kupczak przypresuje. No, trochę wymagałbym więcej od zespołu, który wcale nie wygląda aż tak tragicznie personalnie, jak wyglądał na początku sezonu, gdzie tam kierownik Karol Majewski był drugim do gry na dziesiątce. Dziewic zauważa przerzuty Joawa Hofmeistera. Uważam, że Korona się ma bardzo dużo piłkarzy, którzy się fajnie nazywają i to jest duży atut. Tak? Masz Ronaldo, Bliczak, Hofmeister, Rmak, Godinho i oni tym się właśnie na pewno utrzymają. Nawet jak jest Polak, to jest Blanik. Słuchaj, a jak masz bramkarza, to masz Xaviera przez X. No to dokładnie też... tak, więc Korona musi zostać, bo się fajnie nazywa, znaleźli ten klucz. Natomiast jest kwestia, jeśli chodzi o Warte Poznań, że odszedł, nie wiem w jakich okolicznościach, ale Tomasz Pasieczny, gdzie wydawało mi się, że to nie jest takie oczywiste, żeby Tomasz Pasieczny gdzieś tam w środku rundy odchodził. Czy ty wiesz, o co chodzi, Damian? No, generalnie różniła się wizja pracy Pasiecznego z tym, jak widział to klub, gdzie ta struktura decyzyjności w dziale sportowym Warty jest złożona. To nie jest tak, że dyrektor mówi, kupimy, prawda, Bartkowskiego albo weźmiemy go z wolnego transferu. Będzie jutro, chyba jutro, taki większy tekst na Golu o tych kulisach, bo to jest szerszy problem Warty z dyrektorami sportowymi, bo od powrotu do Ekstraklasy dyrektorem sportowym był już Robert Graf, Radosław Mozyrko, kurde, Piotr Marłuk, Tadeusz Pfeiffer, który był krótko ze względu na problemy zdrowotne, Tomasz Pasieczny i teraz będzie nowy. To trochę jak z anglistkami w liceum, czyli od września do listopada, a później macierzyński, albo jak z profesorem obrony przed czarną magią w Harry Potterze. No, chwila, moment i cię nie ma. Albo jak z posadą w Górniku Zabrze, tylko tam pomiędzy jest zawsze interwał urbanowy. Więc jest to sprawa dość złożona, ale z tego co słyszę, to już robota nad wyłonieniem nowego dyrektora sportowego trwa. Jest to, jednym z nazwisk jest, nie zaskoczę was, ale Rafał Gredzicki, który był menadżerem do spraw sportu w Warcie Poznań, ale tam jeszcze sprawy się rozstrzygają. No ale to też fajnie, że walczą z bezrobociem. Każdy dostaje szansę, chwilę popracuje. To jest pozytywne, moim zdaniem. No, tak. Powiedz mi, zatrudniam sobie nawet w samym tym sezonie trzech jeszcze tych dyrektorów sportowych. Spadną? No nie spadną. Szoczek uzna, że chce zadebiutować w Ekstraklasie i zagra trójką z tyłu Tiru, Pleśnierowicz, Szulczek. Spadną? Nie spadną. No, nie spadną. Szulczek uzna, że Kajetan Szmyt zajebiście wyglądałby w bluzie bramkarskiej Warty i wystawi go na bramce. Spadną? No nie spadną. No i fajną jest, mamy. Jest jeden argument, bo rzeczywiście Warta w ostatnich latach była takim nieoczywistym klubem, który no nie ma zbyt wielu kibiców, jest sympatycznie postrzegany wszędzie, taki pozytywny wizerunek, trochę potrafi bić się powyżej własnej wagi takim mądrym zarządzaniem. I nikogo to nie gryzło, że są, że jakąś fajną historię napiszą. No i teraz jest Puszcza Niepołomice, która może grać tą samą kartą, tym samym jobkiem Karo, ale nie jest Wartą Poznań, która też zdążyła się trochę niektórym opatrzeć, zmęczyć przez dość dużą liczbę meczów typu Warta Krakowia, gdzie naprawdę pierwszy raz Kanal Plus nie dał żadnej akcji w przerwie. Żadnej do skrótu. Tam zawsze dają akcja pierwszej połowy, tam nie dali żadnej pierwszy raz, a zawsze coś dawali. Raz jak Krakowia grała z Wisłą, dali dośrodkowanie. Po prostu dośrodkowanie celne. Tu nie dali nic, więc myślę, że Wartą Poznań może być trochę zmęczenie. Może nawet futbole wybogowe są już zmęczeni. A dajmy tę Puszczę jednak. Czyli jedyna podmianka w składzie spadkowym to Puszcza na Wartę, tak? Chyba potencjalna. Tak. Ważne pytanie od Lukba. Tadeusz Pfeiffer, czy to rodzina Michelle Pfeiffer? Tak, to małżonka. I Darek Piątyszek, nie spadną, bo mają już magiczne 10 punktów. Tak, lubię te przewidywania przed sezonem, tam 35 punktów wystarczy. W tym sezonie 10, ta szczelna granica. O kurczę, no ja miałem to, a to już tak generalizując.
To ten ruch chorzów, co z tą puszczą wyrównał. Kurczę, jakby ta puszcza miała ile? By miała 11 punktów, jakby nie ten po poprzedni mecz, kurczę. Byłoby super, bo już byłby jakiś klub, który był w zeszłym sezonie w Ekstraklasie na miejscu spadkowym. Byłby to Górnik Zabrze, generalnie rzecz biorąc. Coś by się zaczęło dziać. No, a tutaj. No i trzy kluby musiałyby popracować w któryś weekend, czyli Warta, Korona i Górnik, bo byłyby pod puszczą. Czyli tydzień, weekend roboty, czyli znów przeciwdziałamy bezrobociu. No to tak musimy na to patrzeć w tych kategoriach, bo nie w kategoriach walki o utrzymanie, bo jest to bez sensu. Słuchajcie, planowanie tygodnia już się skończyło. O! Frekwencja na planowanie tygodnia, już nasz program zdążył ją przeskoczyć. No, to trzeba wysłać Wojtkowi plany. Adam Kaniecki, Michel Pfeiffer miała lżej w młodych gniewnych. Nie wiem, czy chcecie coś jeszcze o Koronie powiedzieć ciekawego? No, a co można powiedzieć? Nic ciekawego. Dalmau nie zostanie królem strzelców, tak mi się wydaje. No. Ja czekam Dalmau. Dalmau. Ja czekam na powrót tego Łukowskiego do Korony. O, tak. To jest piłkarz, którego mi brakuje w Koronie Kielce. Niech szybko wraca do zdrowia. Zdecydowanie. A jeszcze mam jedno takie postrzeżenia a propos Warty. Myślę, że warto powiedzieć, bo oni mają nabranie tiru i fajnie było, jakby sprowadzili jeszcze takiego obrońcę Riru i byłoby tiru Riru. I wyobraź sobie takie trio tiru Riru Szymonowicz. Ktokolwiek albo, byłby ten trzeci. Albo tiru riru Pleśnierowicz. Ale to w ogóle każdego by można było tak wrzucać. Tiru riru Borowski. Kurde, to jest wspaniała sprawa. Ale nie, na przykład jakby ściągnęli z Korony Kielce Trojaka, to by nie pasowało. Tiru riru Trojak. No, nie zgrywa się jednak. No nie brzmi. Ale na przykład tiru riru Kupczak? To już fajne. No to już coś można, coś można pograć tym. Jakby mieli tiru-riru, to naprawdę nikt by się nie zająknął nawet nad tą grą, zdecydowanie. Dobrze, to chyba kończymy w takim układzie. Dziękujemy serdecznie, szanowny czacie, że wytrzymałeś z nami 3 godziny, ponieważ tyle trwał nasz program, w którym szanujemy każdy mecz, nawet taki, w którym najciekawsza była awaria prądu. Dziękujemy również sponsorowi naszego kanału, czyli firmie Superbread, która ma dla Was w opisie promocję na super przewagę, a z tego co wiem, coś będzie szykować interesującego na mecz z Wyspami Owczymi. Byli z Państwem kratka wentylacyjna Julka, jako główny bohater Wielki Powrót. Tak, Julku, jakie plany na dziś w sprawie kratki? Czy będziecie odświeżać znajomość, czy to jakieś zacieśnianie więzi, jak będzie? Słuchaj, no patrząc na pogodę za oknem, jest duża szansa, że będzie palone w kominku, więc stopień okopcenia może zwiększyć się, więc nie wiem, kiedy kolejny będzie program z kratką, pewnie za jakiś dłuższy czas, ale będzie to ewoluowało na pewno. Był też również sam Julek z wami. Dziękujemy. No, trudno, przepraszam. Był z Gredek, którego mam nadzieję Damian jeszcze raz pokaże. To jest z Gredek z Lego Technics. To jest z Gredek. Taki z Gredek. W duecie z Rogalikiem Radziem chyba. Tak, Rogalik Radzio. Jeszcze parówki Patrycja, niech im nie będzie smutno, że zostaną same w tych koszach na pluszaki. I był Damian Smyk, który dzisiaj debiutował w Uniwersum Ekstraklasy. Dzięki, Damian. Dziękuję i przepraszam. I przepraszamy, Szymon pyta, żebyśmy przeprosili, przepraszamy. I jeszcze Darek Białek, ściągnąć pulululu i by było trio tiruliru pulululu. Dobre. Dziękujemy serdecznie, trzymajcie się, cześć.